Reset Obywatelski. Z tyłu siedzi i kieruje. Wcale nie wiemy dokładnie, kim ten człowiek jest, skąd pochodzi. Zdaje nam się, że wiemy, kim jest, a jednak wiele niespodzianek skrywa. Dzisiaj kilka z tych niespodzianek będziemy omawiać i będziemy mówić o tym, w jaki sposób można zwalczać przekaz mafii, która topi nas w strachu, budzi w nas lęki, jest nieuchwytna, a tak namacalna w każdym obszarze naszego życia, co pokazują nawet ostatnie publikacje, także mojej skromnej osoby. Nazywam się Radosław Gruca, a to jest Polityczna Mafia na kanale Reset Obywatelski. Dzisiaj będziemy rozmawiali trochę o mediach, trochę o bańkach, trochę o tym, o czym lubię rozmawiać najbardziej, czyli o tym, ile jest w stanie osiągnąć zdeterminowana jednostka. Jednostka w historii potrafi zmienić bieg nawet najbardziej pędzącej rzeki, a o tej rzece, dlaczego powiedziałem, powiem wam za chwilę. Dzisiaj dwie gościnie. Na początek młoda, no nie można powiedzieć inaczej, gwiazda internetu i TikToka, Dagmara Adamiak, aktywistka z mojego kochanego Szczecina, w którym dzieje się więcej niż bym chciał. I to złych rzeczy. Opowie nam o tym, jak się żyje w takim potrzasku i jak można rozbijać sufity, bańki i różne przeszkody. A w drugiej części, drodzy Państwo, porozmawiamy trochę z innej perspektywy o tym, w jaki sposób skorumpowani dziennikarze mogą wprowadzać fałsz i zło dobrem nazywać. Zaczynamy. Nie wiem, czy poznajecie, ale to pan Sławomir Mentzen. Podczas strajków kobiet, na których my wszyscy młodzi protestowaliśmy, on bronił kościoła. Nie dajcie się oszukać temu manipulatorowi. On nigdy nie był, nie jest i nie będzie po naszej stronie. Nigdy nie jest i nie będzie po naszej stronie, a o tym, gdzie jest nasza strona i jak ją rozumie, opowie sama pani Dagmara Adamiak. Dobry wieczór, Dagmaro. Nie będziemy chyba sobie panować, bo ja się czuję młody jeszcze. Cześć, cześć. No pewnie, że nie. Jestem Dagmara. Cześć. Miło mi Ciebie widzieć na żywo w naszym programie. Nasz program jest otwarty także dla naszych forumowiczów, więc nie zdziw się, że mogą Ci zadać jakieś podchwytliwe pytanie, ale najwięcej podchwytliwych pytań dostaniesz ode mnie. Ale zacznijmy od samego początku, a tym początkiem wcale nie jest ten moment, kiedy przytomnie i rezolutnie odpowiedziałaś Radosławowi Foglowi na jego pytanie, dlaczego nienawidzicie PiSu. To był, powiedzmy, taki trochę no, wielki finał pierwszego etapu twojej działalności. Wydaje mi się, że wchodzisz teraz na nowy poziom, ale ja bym chciał, żebyśmy zaczęli od początku. Dagmara 26L, jak to by napisano w tabloidzie. Już jesteś prawniczką, pracujesz też w Urzędzie Marszałkowskim, ale jak mało kto potrafisz stworzyć niezłe emocje wokół siebie, jeśli chodzi o TikTok. Robisz to od dłuższego czasu. Powiem szczerze, że jak myślałem o odpaleniu TikToka, to myślałem, że chciałbym być taką Dagmarą, no ale nie ze szminką mi do twarzy i też może nie mam takich różnych skutów.
i energii jak ty. Dagmaro, powiedz mi, kiedy ty się stałaś aktywistką? No po pierwsze może powiem, że dziękuję za zaproszenie i witam wszystkich serdecznie, cieszę się, że tu jestem i dziękuję za te miłe słowa, chociaż jak usłyszałam gwiazda, to się trochę zaśmiałam, bo to jest dosyć zabawne dla mnie. Ogólnie dość zabawne jest to, co się teraz dzieje, zabawne, szokujące i rzeczywiście muszę się zgodzić z tym, że moja działalność chyba wchodzi na jakiś inny level, bo dużo się dzieje, dużo ludzi się do mnie odzywa, zapraszają mnie na różne spotkania, rozmowy i cieszę się, bo od lat działam i właśnie, kiedy to się zaczęło? No bo wiesz, bo ty masz 26 lat, to znaczy, że ty w pełnoletność weszłaś razem z wejściem smoka z pisem na czole, że tak powiem. Więc... To znaczy dokładnie od 2 dni mam 27 lat, bo mam urodziny 10 kwietnia w ogóle. Jesteś niebezpiecznym człowiekiem, który będzie robił imprezę 10 kwietnia. Najlepszego, Dagmaro. Dziękuję bardzo. No miałam 14 lat, obchodziłam 14 urodziny, kiedy akurat miała miejsce katastrofa pod Smoleńskiem. No ale tak, jeżeli chodzi o początek mojej działalności, no to 2015 rok, kiedy PiS doszedł do władzy, to był też moment, w którym ja rozpoczęłam swoje studia prawnicze w Poznaniu akurat i tak naprawdę no miało to ogromny wpływ, no bo na studiach bardzo dużo rozmawialiśmy o prawie, bardzo dużo rozmawialiśmy o państwie prawa, o praworządności i tak naprawdę cały czas mieliśmy przykłady u nas wewnątrz, jak władza dopuszcza się łamania tego prawa, dopuszcza się przekraczania naprawdę takich granic, które dla no wtedy studentki prawa, ale też dla prawników, którzy mnie uczyli, z którymi rozmawiałam, dla ludzi zafascynowanych prawem, konstytucją, też polityką, to było po prostu coś nie do pomyślenia. To było i jest przekraczanie granic, które nigdy nie powinny być przekraczane w demokratycznym państwie prawa. Ale tak naprawdę wtedy to miało dla mnie na pewno mniejsze znaczenie niż to, że zaczęłam dowiadywać się, czym jest feminizm tak naprawdę i łączyć to z tym, co sama doświadczałam w tamtym czasie. No bo jako wtedy ta 19-letnia dziewczyna byłam już po bardzo różnych doświadczeniach, pracowałam jako hostessa, startowałam w wyborach Miss jako nastolatka, no i spotykałam się bardzo często z uprzedmiotowieniem, z molestowaniem. No byłam, doświadczyłam i tak naprawdę nie wiedziałam, dlaczego mnie to spotyka i okazało się, że spotyka to wiele osób i jest to wynikiem kultury, w której żyjemy. Ja żyłam długo w przekonaniu, że już jest dobrze i przecież to nie może być tak, że ja jestem gorzej traktowana jako kobieta. Czułam, że no przecież tak już nie jest. Ale prawda jest taka, kiedy zaczęłam to analizować i kiedy poznałam feminizm, poznałam to, jak to się wszystko nazywa, na przykład, nie wiem, mansplaining, czyli jak mężczyźni automatycznie tłumaczą pewne sprawy kobietom, no mnóstwo jest takich rzeczy, okazało się, że no tak, rzeczywiście to się wciąż dzieje i ja jestem tego niestety ofiarą. I postanowiłam, że chcę coś robić. Zaczęło to być coraz bardziej popularne, zaczęto właśnie o tym mówić, zaczęło powstawać mnóstwo książek, filmów, dokumentów. I tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo chciałam, żeby ludzie, tak jak ja, zrozumieli, że feminizm jest czymś wspaniałym, bo po prostu promuje równość kobiet i mężczyzn, że my wspólnie cierpimy przez tą kulturę patriarchalną i feminizm mówi, jak możemy to wspólnie po prostu rozwiązywać. Więc zaczęłam się tym interesować, no i w 2017 roku uruchomiłam najpierw stronę na Facebooku, nazywała się Równi, tutaj nawet ucięło teraz, bo mamy teraz całą nazwę, cała nazwa to jest Równie,
ale na początku było właśnie równi i było to tylko stroną na Facebooku, którą ja sama prowadziłam, pisałam o feminizmie, o swoich własnych doświadczeniach, o doświadczeniach moich bliskich i kobiet i mężczyzn, o doświadczeniach par, czy też dzieci, rodziców, matek, babć, więc od tego się tak naprawdę zaczęło. No a później powstała Wiosna Roberta Biedronia i stwierdziłam, że to jest miejsce dla mnie wtedy. Dołączyłam do Przedwiośnia, do Wiosny, zaczęłam działać, no i później wznawiałam też na przykład działalność Amnesty International w Szczecinie, grupę lokalną, a później zaangażowałam się w organizację strajków kobiet w Szczecinie i ja też prowadziłam. I to był też taki, w sumie to był taki pierwszy moment przełomowy dla mnie, muszę przyznać. Można powiedzieć, że ten chyba jest takim drugim, bo rzeczywiście wtedy też akurat pojawiłam się zupełnie przypadkiem na okładce Gazety Wyborczej na przykład, gdzie stałam po prostu z ręką do góry i to było w dzień, kiedy został ogłoszony ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego i co ciekawe ogłaszał go, odczytywał go, tak, bo to nie jest to ogłoszenie rozumiane w prawie, czyli opublikowanie, tylko takie odczytanie tego wyroku, no to było, to właśnie dokonywał tego pan Justyn Piskorski, u którego zdawałam egzamin z prawa karnego na studiach. Także to było dla mnie trudne doświadczenie przede wszystkim, kiedy ten wyrok odczytywał, akurat dobrze pamiętam to, no popłakałam się, rozmawiałam też z moją wtedy szefową, bo pracowałam w kancelarii prawnej. I to było bardzo trudne przeżycie i te emocje, właśnie to jest to, że tak naprawdę niosą mnie emocje i ja często jako dziewczyna, kobieta słyszę, że te emocje to tak naprawdę przeszkadzają. Od lat się nam mówi, że w polityce ludzie nie powinni być emocjonalni, nie powinni pokazywać emocji i ja chcę podjąć z tym dyskusję. Bo ja uważam, że za mało jest w polityce ludzi, którzy czują, którzy potrafią pokazać, że są prawdziwymi ludźmi z krwi i kości i mają wartości i są w stanie po prostu o nie walczyć. Ja te emocje pokazuję, nie wstydzę się tego i tak naprawdę to jest moja ogromna siła. I ja chciałabym właśnie też ten przekaz gdzieś w tej całej mojej działalności umieścić, że siła i wrażliwość idą ze sobą w parze, że to nie jest coś, co się wyklucza, że tak naprawdę to silni ludzie, tak naprawdę silni, bo my no niestety przyzwyczailiśmy się do pojmowania siły jako siły fizycznej, jako takiej apodyktyczności, takiego bycia kimś, kto ma gdzieś na przykład zdanie innych ludzi. To nie jest siła, to nie jest siła, to jest siła, w którą to kiedyś była siła. Dzisiaj jesteśmy już na innym poziomie, jesteśmy mądrzejsi, posługujemy się w świecie przede wszystkim naszymi umysłami, żeby rozwijać ten świat, żeby zdobywać różne rzeczy, żeby osiągać sukcesy, żeby na przykład sprawiać, żeby państwo się dobrze rozwijało. Nie siła, tylko mądrość, a żeby być mądrym człowiekiem, trzeba być też inteligentnym emocjonalnie, czyli trzeba być wrażliwym. Dlatego osoby, które nie wstydzą się swojej wrażliwości, są naprawdę silnymi osobami. I takich osób potrzebujemy dzisiaj w polityce. No, ja mógłbym się podpisać i też powiem szczerze, wielu naszych widzów zna ten kanał właśnie z tego, że nie wstydzimy się emocji, bo mówimy o rzeczach, które są dla nas ważne. Dagmaro, jak już rozmawiamy o tym sporze politycznym, który toczy się w Polsce, to chciałem najpierw Cię zapytać, czy Polską Twoim zdaniem rządzą mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet? Ojej, no wszystko na to wskazuje, że niestety tak jest. Wskazują na to ich działania, bo jeżeli chodzi o prawa kobiet, no dzisiaj jest naprawdę bardzo źle. Zastanawiam się tylko, czy to rzeczywiście opiera się na ich nienawiści,
czy to jest pewna wizja świata, do której są przekonani, że kobietami trzeba kontrolować, kobiety trzeba kontrolować, żeby, no żeby ta ich wizja świata istniała i funkcjonowała. Więc no to przekonanie wywodzi się z jakiejś, może nie nienawiści, ale może nawet z lęku, jakby z lęku w stosunku do kobiet, lęku, strachu przed kobietami, może strachu przed właśnie naszą siłą. No to właśnie jest ciekawe pytanie, ale wiesz, do czego pewnie piję? No piję trochę do tego i będę adwokatem diabła. Piję do tego filmiku, który ci przyniósł taką rosnącą rozpoznawalność. Ty odpowiedziałaś na pytanie Radosława Fogla, dlaczego nienawidzicie nas tak bardzo, nienawidzicie PiSu. I ta odpowiedź zrobiła furorę, ale ja się zastanawiam, czy ty nie wpadłaś, czy to nie jest trochę też taka pułapka, bo PiS buduje polaryzację na takich najbardziej skrajnych emocjach. Kiedy zwraca się do nas z pytaniem, dlaczego nienawidzimy, to automatycznie nienawiść ma w sobie taki element nieracjonalny, bym powiedział nawet. Jest to bardzo silne uczucie i ty trochę w to wchodzisz. Nie masz takiego poczucia, że tak naprawdę to jest coś, co PiS-owi może w pewien sposób służyć, tak? Czyli mamy po jednej stronie chłopak, dziewczyna, jedna rodzina, Bóg, honor, ojczyzna, JP2 i tak dalej, a po drugiej stronie jest Dagmara, barwna, ekspresyjna, prorównościowa. Czy to nie jest trochę tak, że my powinniśmy szukać takich form wyrazu, które by nas nie zaszeregowały w jednym czy w drugim obozie i szukać tego, co nas łączy? Nie obawiasz się, że to jest jednak coś, co jest strategią PiS-u, która, jak widzimy, dotąd przynosiła im wiele sukcesów? Ciekawy punkt widzenia i ciekawe pytanie. Ogólnie po pierwsze uważam, że powinniśmy szukać cech wspólnych pomiędzy obywatelami i obywatelkami. Uważam, że powinniśmy szukać porozumienia i powinniśmy podejmować dialog, ale nie z PiS-em. Że patrząc już na to, co przez ostatnie 8 lat PiS robi, jakie granice przekracza i do czego jest zdolny, to ja w tym momencie podejmuję z nimi tą ich retorykę, robiąc to nie dlatego, bo oni mi tak podyktowali, tylko dlatego, że ja dzisiaj uważam, że my możemy pokonać ich tylko i wyłącznie ich własną bronią, ale z małym ale właśnie. Ja wymyśliłam kampanię prawdy właśnie po to, żeby pokazać, jak oni manipulują, jaką robią propagandę, jakby oni robią przez całe 8 lat, a nawet wcześniej, oni robią kampanię kłamstw. Oni robią kampanię fałszu, kampanię hejtu, kampanię szczucia, a my powinniśmy zrobić dokładnie to samo, co oni, tylko że prawdy. Jakby użyć tych samych narzędzi, czyli po prostu, no moim zdaniem w tej walce teraz powinniśmy być tacy bezkompromisowi, bo jest to walka o naszą demokrację, jest to walka naprawdę ważna. Większość ludzi w Polsce uważa, że to będą najważniejsze wybory od 89 roku, tak? To nie jest, my musimy sobie zdać sprawę, w jakim momencie jesteśmy. I oni mówią do mnie, za co nienawidzicie PiS-u. Ja powiem tak, do ciebie, do ludzi, którzy to obserwują, ja nie nienawidzę. Ja nie nienawidzę PiS-u, jakby ja nie nienawidzę ludzi, nie jestem taką osobą. Ja nie chcę się kierować w życiu energią nienawiści. To nie jest coś dla mnie. Ale są takie sytuacje, w których musimy podjąć rękawice, tak? I musimy zawalczyć o to, co jest dla nas ważne i po prostu
zrobić to wszystkimi siłami, które możemy. Ja uważam, że dzisiaj to jest najważniejsze, że ja na przykład jak ludzie mi mówią, no dobra, ty mówisz o równości, jesteś taka tolerancyjna, ale na przykład, nie wiem, krytykujesz kogoś tam za jego poglądy czy coś. Ja mówię przede wszystkim, ja jestem nietolerancyjna dla nietolerowania. I to jakby jest idealnym uzasadnieniem tego, o co pytasz i o czym rozmawiamy. Ja odpowiedziałam, że ja nienawidzę PiSu. Ja bardzo nagrywam moje TikToki, bardzo tak no, na wkurzeniu, na pokazaniu tego, jak oni to robią, bo żeby też zwrócić uwagę, jak to jest intensywne, jak to jest ważne. Oni dyktują nam taką retorykę właśnie skrajną, okrutną i my jakby mamy, musimy wykorzystać tą siłę, którą mamy, żeby dojść do tego, żeby to odmienić, prawda? Ale żeby walczyć ze złem, to my nie jesteśmy w stanie pokonać zła. My nigdy nie pokonamy zła, bo to ja już o tym nieraz mówię, że zło i dobro muszą istnieć razem. My możemy tylko to odpierać. My możemy robić wszystko, żeby to odpierać. I ja widzę siebie i moją działalność jako właśnie walkę o człowieka, o normalność, o demokrację, o to, żebyśmy umieli ze sobą rozmawiać, nawet jeżeli mamy inne poglądy. Dlatego też kampania prawdy to nie jest, nie wiem, partia, to nie jest coś, co pokaże wam rozwiązania, bo od tego są partie. Mamy mnóstwo partii opozycyjnych, które dają rozwiązania i po prostu, kochani obywatele, obywatelki, wybierzcie którąś z tych partii, bo Prawo i Sprawiedliwość, no i moim zdaniem również Konfederacja, to są partie zagrażające naszej demokracji, prawom człowieka, to są ludzie, którzy są w stanie zrobić wszystko dla władzy i jakby od tego musimy dzisiaj uciec i z tym musimy dzisiaj zawalczyć. Rozmawiałem przed naszym spotkaniem z twoimi różnymi koleżankami, zresztą Szczecin jest bardzo bliskim mi miastem. Ja przez wiele lat tropiłem pedofila Andrzeja Dymera, który no, bardzo mi zalazł za skórę i uważałem, że on nie może bezkarnie odejść z tego świata, więc mam pewne rozeznanie i patrzył na ciebie z nadzieją, dlatego że ty masz szansę po pierwsze dotrzeć do młodych ludzi, a po drugie tutaj będę bazował na opinii pani profesor, którą bardzo szanuję, Anny Siewierskiej-Chmaj z Uniwersytetu Rzeszowskiego, która od pewnego czasu konsekwentnie powtarza, że rzeczywiście wybory mogą wygrać kobiety. Czy ty uważasz, że jest taka szansa? Czy ty masz w ogóle jakiś target, że tak powiem, jak zwracasz się za pośrednictwem TikToka do swoich obserwatorów, to ty wiesz, do kogo mówisz, czy generalnie jestem cała wasza, bierzcie mnie taką, jaką jestem? No różnie tak naprawdę, bo różne rzeczy chcę, jakby moje nagrania mają różne przesłanie i różny cel, tak, bo mam jakieś tam na przykład, to się nazywa listy odtwarzania na TikToku i na przykład mam listę odtwarzania, która się nazywa Ważne dla kobiet i tam mamy na przykład o tym, jak uzyskać receptę na tabletkę dzień po, albo jak przebiega aborcja farmakologiczna, albo gdzie uzyskać tabletki do aborcji farmakologicznej i takie różne porady jakby dla kobiet, które mogą się im przydać, ale mam też na przykład Woz bez kitu, w którym edukuję o tym, co jakby tutaj, bo to było tak, Woz bez kitu zamiast pisowskiego shitu, czyli hitu, który wprowadził Czarnek. No i tutaj bardziej moją grupą odbiorców są ludzie młodzi, którzy się uczą jeszcze. Więc jakby jest to dość różnorodne, ale jednak obracam się w pewnej grupie przede wszystkim, no i osoby, które mnie obserwują i to nie tylko na TikToku, ale też na Instagramie czy na Facebooku, chociaż na Facebooku troszkę jest inaczej i zaraz o tym powiem, to jeżeli chodzi o Instagram i TikTok, to przede wszystkim są to młode kobiety, które rzeczywiście po prostu potrzebują mnie i potrzebują nas, potrzebują ludzi, potrzebują wzorców, potrzebują kobiet, które będą je reprezentować.
i one naprawdę tak długo czekały i czekają wciąż, bo no nie oszukujmy się, ja nazwałeś mnie gwiazdą, ale nią nie jestem i nie jestem też w polityce tak naprawdę jeszcze, więc potrzebują cały czas, ja potrzebuję kobiety, która będzie reprezentować nasze interesy. Oczywiście trochę to się zmieniło po ostatnich wyborach, bo na przykład Lewica wprowadziła akurat mnóstwo naprawdę wartościowych kobiet do polityki, jak na przykład Kasię Kotulę, która jest właśnie spod Szczecina, ale została wybrana z okręgu szczecińskiego do Sejmu i one walczą o te sprawy kobiet, tylko no zastrzeżenie jest takie i ja widzę tutaj, że kobiety potrzebują liderki, że ludzie potrzebują liderki, szczerze, to już nawet nie mówię tylko o kobietach, uważam, że również mężczyźni, świadomi mężczyźni, mężczyźni mające podobne poglądy oczywiście do moich, czyli raczej lewicowe, tutaj socjaldemokratyczne, feministyczne, prorównościowe, no to oni chcieliby zobaczyć prawdziwą kobietę, liderkę, która wie, co robi, która wie, co mówi, która jest mądra, która jest fajna, która ma charyzmę i po prostu robi to prosto z serca, bo też potrzebujemy w polityce ludzi, którzy robią to po prostu prosto z serca. I ja nieskromnie muszę powiedzieć, że ja się czuję taką osobą, ja się czuję liderką i tak naprawdę czuję się liderką od dziecka. To jest może trochę zabawne, ale niestety ja jako dziecko, jako dziewczynka czułam, że jestem gorzej traktowana przez to właśnie, że ja chcę być liderką, że ja jestem taka, że ja lubię mówić, nie wiem, pracujemy w grupie, to ja lubię rozdzielić zadania, nie boję się tego, lubię wyjść na środek i powiedzieć, o co chodzi. Zawsze, nie wiem, w szkole mnie wysyłali, żeby coś ustalać z nauczycielkami. No, ale czułam, że ja nie pasuję do dziewczyn, że jakby jestem wykluczana, że dziewczyna nie powinna mieć w ogóle, nie powinna tak się zachowywać, nie powinna chcieć być liderką. To zazwyczaj chłopcy są wytypowani, typowani przez ludzi, przez dzieciaki nawet, na liderów. No i to się bierze znowu z naszego wychowania, z naszej kultury oczywiście, więc mam nadzieję i wydaje mi się, że to się zmienia i potrzebujemy tych kobiet liderek, potrzebujemy też młodych ludzi, którzy będą właśnie liderami i liderkami i moim takim największym celem, marzeniem i pomysłem na może moją przyszłość jest to, żebym, ja zawsze się śmieję przede wszystkim, że będę pierwszą kobietą prezydentką, ale drugą bardzo ważną kwestią jest to, że uważam, że kobieta waleczna, silna, mądra powinna w końcu założyć partię w tym kraju. No. No, już kiedyś była taka partia kobiet, zresztą ją zakładał profesor Wiktor Osiateński, wybitny konstytucjonalista i też działacz na rzecz praw człowieka i on był takim honorowym założycielem, ale ta partia nie wypaliła. Natomiast ja mam do ciebie takie pytanie, bo nie ukrywam, że... Partia kobiet, którą zakładał mężczyzna? Tak, no ale to był wyjątkowy mężczyzna. Możesz. No ja mówię o partii dla wszystkich. Oczywiście to już wiadomo, że się trochę dzielimy i nigdy nie dopasuje się wszystkim, ale partii dla ludzi, którą założy kobieta. O tym mówię, więc to zupełnie co innego. Tak, to zupełnie co innego, oczywiście. To prawda, ale Dagmaro, jeszcze jedną rzecz chciałem cię spytać i teraz już trochę będzie poważniej i niestety smutniej. Pewnie się domyślasz, o co cię będę chciał spytać, bo przypominasz mi trochę przy wszystkich proporcjach panią posłankę Magdę Filiks, która też przecież weszła do polityki jako liderka protestów w Szczecinie. No i stała się wielką ofiarą brutalnej polityki, a przede wszystkim ofiarą tej polityki w moim głębokim przekonaniu, wbrew temu, co próbują nam wmówić prawicowi pracownicy mediów, na przykład w tekście Polityczna gra śmiercią dziecka, o której też będziemy za chwilkę jeszcze rozmawiać, bo to jest po prostu totalny kuriozum. No chciałem cię spytać,
jak ta cała historia wpłynęła na środowisko Szczecina, bo ona jest, mimo że znana w całym kraju, to te szczecińskie aspekty bohaterów, antybohatera, kilku antybohaterów, bo przecież bardzo istotną rolę w każdej fali rozmaitych negatywnych emocji no, jest pan Dariusz Matecki, radny Solidarnej Polski, który jak na razie ma większe zasięgi niż ty. I ty też ostatnio dzieliłaś się na swoich socialach, no, nie wiem jak to powiedzieć, ale wskazywałaś na to, że też stajesz się takim obiektem szczucia, między innymi za twój filmik, chciałbym, żebyś to też wyjaśniła nam trochę za chwilę, ale generalnie, no, czy ty się nie obawiasz, że przytrafi ci się coś złego, jakkolwiek byśmy tego nie wyobrażali sobie? No, to co spotkało Magdę, no to jest... No chyba nie ma nic gorszego, tak mi się wydaje, to jest naprawdę straszne. I my w Szczecinie no, odczuliśmy no, oczywiście wielki smutek, żal, ale też takie poczucie bezsilności wobec ich właśnie tej siły, tego okrucieństwa. No to jest bardzo trudne i ja oczywiście, że się boję. To nie można tak powiedzieć, że ja się boję. Tylko prawda jest taka, że ja, mimo że mam no, te 27 lat, ja bardzo dużo już przeżyłam w moim życiu. Przeżyłam choroby moich rodziców, którzy zachorowali praktycznie w tym samym czasie na nowotwory. I mój tata na szczęście wyzdrowiał, mama nie. I umarła 3 lata temu właśnie na raka migdałka. 3 miesiące później pani Lichocka w Sejmie pokazała fuck you do ludzi, którzy właśnie chorują na raka, bo wtedy miało miejsce głosowanie na temat tego, czy powinny zostać pieniądze, 2 miliardy złotych przeznaczone dla TVP, czy na leczenie onkologiczne. I ja przeżyłam bardzo dużo. I zawsze powtarzam, że ja robię rzeczy nie dlatego, bo się nie boję, tylko właśnie pomimo tego lęku, pomimo strachu. I po prostu wiem, że nie możemy sobie dać, nie możemy im na to pozwolić, że ja nie chcę im pozwolić siebie zastraszyć, że nie chcę im dać takiej siły. Mówisz rzeczy, które... Często powtarzam, więc nie mogę się pod nimi nie podpisać, bo to nie jest żadna sztuka nie odczuwać lęku. Sztuką taką niezbędną w dzisiejszych czasach jest sobie z tym lękiem radzić, więc bardzo się cieszę, że to mówisz, ale chciałem cię spytać o taki jakby nastrój grozy, który no, naprawdę bez specjalnej przesady to mówię, jest obecny w Szczecinie, bo po pierwsze macie tam arcybiskupa Dzięgę, który jednak ma realne wpływy, przynajmniej w, no, po stronie partii władzy. Macie też no, bardzo silnego Mateckiego, macie księdza Kancelarczyka, jeżeli dobrze pamiętam. Macie różne inicjatywy, jedna z najbardziej ohydnych, którą pamiętam, to odkażanie jakieś po Marszu Równości też zaordynował pan Matecki. Czy to jest takie abstrakcyjne, czy realne? Bo na przykład moja bardzo bliska przyjaciółka, która nie interesowała się polityką przez wiele lat, po tym jak była kampania prezydencka, przyszła do mnie i powiedziała: Radek, Boże, mojego brata pobili, bo on miał tęczową torbę. I zastanawiam się, na ile to jest widoczne w Szczecinie, bo uważam, że Szczecin jest takim wyjątkowym miejscem pod wieloma względami, taką
taką jaskrawą sytuacją na wielu obszarach. Coś, co nie chcę powiedzieć, że Szczecin jest małą Polską, bo nie, ale kilka zjawisk takich mocno patologicznych jednak no przebijało się właśnie ze Szczecina, czy to właśnie dymer, czy dzięga, czy ziemię dla kościoła, zupełnie jakieś kuriozalne, pozdrawiamy kota. Jak to jest, bo jesteś gościem politycznej mafii, bo bezpośrednią inspiracją dla tego programu jest książka Madziara, Węgry, Anatomia Państwa Mafijnego, z której to książki ja coraz więcej wyczytuję analogii z tym, co się dzieje na Węgrzech. I no, czasami widzę, że my się już powoli zaczynamy ścigać, ale ja pytam ciebie, bo ty aktywnie walczysz na barykadach, wychodzisz na protesty, jesteś też gościem na policji, wiem, że miałaś kilka spraw, chciałbym, żebyś nam opowiedziała, jak się z tym wszystkim żyje, bo wcale no, moi widzowie i też resetarianki, resetarianie nie mają żadnych wątpliwości, że taka działalność no, trochę jednak jest taka walka z przeważającą siłą przeciwników, jest wykańczająca i też od twoich koleżanek, które czasami może mówią, że bardzo bierzesz na siebie chętnie uwagę, chcesz skupiać na sobie uwagę, a z drugiej strony zaraz po przecinku dodają, ale to dobrze, bo na przykład kiedy Magda Środa przyjeżdża, no to ona nie pociągnie tak tych młodych ludzi. I zastanawiam się, czy to można jakoś ułożyć, ale przede wszystkim ja wracam do tego lęku i do tego, tak już powiedzmy młodzieżowo, drive'u, który ty masz i który pokazujesz w socialach, na ile to wymaga przezwyciężenia lęku, poczucia słuszności w tego, w co wierzysz i przede wszystkim takiej determinacji w sprzeciwie przeciwko temu, co się dzieje. Ja ogólnie od dziecka czułam, że bardzo chcę bronić innych, bronić słabszych. Zawsze jakoś tak myślałam sobie, że widziałam siebie jako taką, którą nie trzeba bronić, co już na tym poziomie świadomości, której jestem dzisiaj po terapii, po jakby analizowaniu swoich doświadczeń i tak dalej, wiem, że to oczywiście nieprawda. Ja również potrzebuję wsparcia i potrzebuję ludzi bliskich, którzy będą mi pomagać. Na szczęście są. Ale właśnie od małego czułam, że ja chcę bronić, że ja chcę stać w obronie innych, którzy nie potrafią się sami bronić albo nie wiedzą jak, których głos jest niesłyszalny i robiłam to przez cały czas i okazało się, że to jest coś dla mnie tak ważnego i daje mi taką pasję i taką siłę, że ja chciałabym po prostu tak żyć, jakby chciałabym, moim największym marzeniem jest to, żebym ja mogła zmieniać świat i pomagać ludziom i się po prostu móc z tego jakoś utrzymać, żeby tak móc funkcjonować, żeby tak móc pracować. Więc to są bardzo takie indywidualne i personalne powody i ten lęk jest duży i ja muszę przyznać, że naprawdę to się mocno odbija na mnie. Ja mam sporo na przykład problemów w pracy w ostatnim czasie, ponieważ przychodzi mnóstwo maili z anonimowych różnych kont pozakładanych do mojego pracodawcy z różnymi pytaniami o mnie, tak? O to, czy pracownik, czy urzędnik, urzędniczka, jestem pracownikiem samorządowym, czy może na przykład, nie wiem, zajmować się polityką, czy ja w wolnym czasie nagrywając TikToki, nie wiem, nie naruszam jakiegoś kodeksu etyki, czy co na to pan marszałek, że ja nagrywam filmiki, w którym właśnie zdaniem przeciwników, zdaniem tych osób, o których mówisz, zaszczułam chłopaka i doprowadziłam do tego, że został pobity. To musisz powiedzieć, o co chodzi, bo ja wiem, o co chodzi, ale no, też powiem szczerze, to było w ogóle dla mnie no, trudne doświadczenie. Ja też mam córkę w takim nastoletnim wieku
i jestem bardzo czuły na przemoc wśród młodzieży. Na szczęście akurat w moim środowisku jakoś nie jest to największym problemem przynajmniej, ale wiem jak bardzo bycie nastolatkiem, nastolatką jest trudne w dzisiejszych czasach z różnych bardzo powodów. Dokładnie. Dla mnie to też jest bardzo ważne. Później, bo to jest, to nie jest właściwe słowo, ciekawy przypadek, ale no taki bardzo nietypowy i też przyczynek do niezłej dyskusji. No powiedz, co pokazałaś i co się stało później, bo wchodzimy właśnie na ten grunt, jak zaszczuć Dagmarę, żeby nam nie fikała. To jest niemożliwe, ale fikać będę na pewno, ale jak to się zaczyna? No ogólnie ja pomagam młodym osobom, właśnie to jest też dla mnie bardzo ważne, to co powiedziałeś, że właśnie przemoc wśród młodzieży, wszelkiego rodzaju przemoc, tak? Przemoc psychiczna, przemoc seksualna, przemoc fizyczna jest czymś, z czym walczę i jest to jedna z takich moich podstawowych przestrzeni w mojej działalności, czyli właśnie pomoc osobom młodym w kryzysach psychicznych, dlatego też skończyłam podyplomowe studia z doradztwa rodziny. Kilka miesięcy temu je skończyłam, więc zaczęło się od tego, że zgłosiły się do mnie dziewczyny na TikToku, które ze szkoły, uczennice liceum w Legnicy, że znalazły kamerkę w damskiej toalecie, która była ukryta w podpasce i że była ona skierowana na toaletę, żeby po prostu nagrywać dziewczynki, które na tą toaletę siadały czy z niej wstawały. I one tą kamerkę odkryły, zrobiły jej zdjęcie, naświetlały na tą kamerkę, no i poszły zgłosić to do dyrektora. W tym czasie, co poszły to zgłosić, niestety kamerka została zabrana, zniknęła, później już jej nie odnaleziono, więc jak dyrektor przyszedł, no nie do końca chyba uwierzył dziewczynom w to, co powiedziały, w to, co one widziały. Okazało się też, że chłopak, którego one podejrzewały, tak, bo wskazywały na osobę, która wydaje im się, że mogła to zrobić, była też w łazience, w tej damskiej łazience, ale ten chłopak powiedział, że mył ręce, więc dyrektor uwierzył mu, powiedział, że dajcie spokój, chłopak mył ręce, wszystko jest w porządku, kamerki nie ma, nie macie dowodu, więc w ogóle nie ma sprawy żadnej. No i nic z tym nie zrobił, zupełnie nic. Dopiero na następny dzień, kiedy te dziewczyny nie ustępowały, prosiły dyrektora o reakcję, on wezwał policję dobę po zgłoszeniu tego. To jest po prostu nienależyte dopełnienie obowiązków przez dyrektora szkoły. Ja zajmuję się prawem oświatowym, oczywiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, więc to zupełnie moja reakcja nie miała nic wspólnego z moją pracą, tylko z moją działalnością pozazawodową. Czyli prowadzenie właśnie fundacji równie, w ramach której pomagam młodym ludziom, osobom z doświadczeniem przemocy, dyskryminacji. Tu widzę, że ktoś pyta, jakie to liceum, jeśli można zapytać. Ja teraz nie pamiętam, ale na moim TikToku bodajże można na pewno sprawdzić, jakie to było liceum. Nie pamiętam teraz numeru, wyleciało mi z głowy, przepraszam. No więc w tym liceum doszło do takiego incydentu, no i policja przyjechała, stwierdzili też, że no nie ma dowodu, więc oni z urzędu tej sprawy nie będą wszczynać. Oczywiście dziewczyny pokrzywdzone mogą złożyć zawiadomienie, ale zostały przekonane też przez dyrektora, że nie ma co w ogóle tej sprawy rozdmuchiwać, bo nie mają dowodu, więc bez sensu, nie? I ten chłopak podejrzany nie został też w żaden sposób ukarany nadal. I ja o tym opowiedziałam w moim TikToku, który dotarł bardzo szeroko, bo ponad milion osób go widziało, bodajże 1,5 miliona osób nawet prawie obejrzało ten filmik. No i oczywiście zainteresowały się tym media lokalne z Legnicy, a także nasze media, no i nasz radny Matecki się tym zainteresował, nawet TVP Info się zainteresowało. No i okazało się, że koledzy tych dziewczyn ze szkoły szturchnęli tego chłopaka. Media podają, że ten chłopak trafił do szpitala, że został ciężko pobity. To jest zupełnie nieprawda. To jest nieprawda, informacja została sprawdzona i nie trafił on do szpitala. Postanowił też, że żadnego zawiadomienia właśnie na te osoby, które go zaatakowały, nie chce składać.
A ja w moim filmie, no i media zaczęły, media prawicowe, TVP Info, pan Matecki, radny na swoim Twitterze, zaczęli mówić, pisać takie rzeczy, że ja doprowadziłam, zaszczułam, zhejtowałam chłopaka, który był podejrzewany właśnie o podłożenie tej kamerki. I przez to został on pobity dotkliwie i trafił do szpitala. Po pierwsze, jest to nieprawda, bo w moim TikToku, który jest cały czas dostępny, można go obejrzeć, zachęcam też do tego, nie ma żadnego hejtu, nie ma żadnego szczucia, jest po prostu informacja przedstawiona przez osoby, które się do mnie zgłosiły. A tak naprawdę moim celem było wskazanie na nienależyte dopełnienie obowiązków przez dyrektora. Bo ja z nagłaśnianiem spraw, jeżeli właśnie nie podejmuję działania prawnego, tak, tylko nagłośnienia pewnej sprawy poprzez właśnie TikToka czy moje inne media społecznościowe, to robię to po to, żeby pokazać wadliwość działania instytucji, które funkcjonują, żeby pokazać wadliwość tego systemu, żeby pokazać, że osoby u władzy, bo dyrektor też jest osobą u władzy w stosunku do nauczycieli i w stosunku do uczniów i uczennic, nie podejmuje działań, które powinien, nie wywiązuje się z obowiązków i to jakby było dla mnie najważniejsze. Podobną sprawę mieliśmy w Szczecinie, w pierwszym liceum, gdzie dziewczynkom, uczennicom były robione zdjęcia pod spódniczkami, tyle że tutaj uczeń został złapany na gorącym uczynku, no i dzięki nagłośnieniu sprawy udało się pociągnąć go do odpowiedzialności, no i właśnie tutaj złożyłam skargi na działanie dyrektorki, która też nie dopełniła, nienależycie dopełniła swoich obowiązków, ponieważ na przykład powiedziała dziewczynom, że nie powinny się tak ubierać, to wtedy nie doszłoby do czegoś takiego, co jest po prostu hańbą i jest rozpowszechnianiem kultury gwałtu, o której powinniśmy edukować, bardzo dużo powinniśmy edukować i ja to też powiedz, robię. Czym jest kultura gwałtu? Powiedz, bo to nie jest też takie oczywiste, ja poza tym każdy, no warto pewne rzeczy powtarzać, bo jeżeli się pewnych zjawisk nie nazwie, to one nie istnieją. A jeszcze raz, jakie było, o co pytałeś? Powiedz, co rozumiesz pod pojęciem kultura gwałtu? To jest tak naprawdę dość skomplikowane pojęcie, żeby takie, ale najlepiej właśnie tłumaczyć na prosty język, na przykładach. Więc kulturą gwałtu jest na przykład to, że obwiniamy ofiary. Nie? I w naszym społeczeństwie jakby funkcjonują takie właśnie, żeby rozumieć pewne te mechanizmy, musimy zrozumieć, że mamy świadomość i mamy podświadome też takie działania podświadome, rozumienie świata w sposób podświadomy. I na przykład jesteśmy od małego uczeni, że dziewczyna, która mocno się maluje, nosi właśnie krótką spódniczkę, nosi, nie wiem, lubi pokazywać jakoś, nie zakrywa dużymi ciuchami swojego ciała, nie wiem, podkreśla swoją urodę, no to mamy podejście, że wtedy gwałt jest w pewnym stopniu usprawiedliwiony. To brzmi strasznie okrutnie, bo dociera do naszej świadomości, jeżeli o tym mówimy. Dociera to do naszej świadomości, mówimy, nie, w ogóle to jest niemożliwe. Ale kiedy później widzimy na przykład komentarze pod różnymi postami, że ktoś został zgwałcony albo doświadczył molestowania, jeżeli zwrócimy uwagę na to, jakie nasuwają nam się pierwsze myśli, kiedy ktoś powie nam o tym, że doświadczył na przykład przemocy seksualnej, to możemy siebie złapać na tym, że myślimy sobie, no ale, albo na przykład, że jak była pijana, no to w sumie trochę się do tego przyczyniła. Nie, nikt nie przyczynia się, nie prosi się o gwałt na sobie. Nie ma sytuacji, w której gwałt jest usprawiedliwiony i my nie jesteśmy o tym uczeni. I właśnie te podświadome takie przekonania, które mówią nam, że w jakiś sposób ubrana dziewczyna, w jakiś sposób zachowująca się dziewczyna, czy chłopak też, chociaż w naszej kulturze raczej kobieta, dziewczyna, no myślimy sobie, no nic dziwnego. Może nawet myślimy sobie, zasłużyła na to, mogła się bardziej chronić. To jest kultura gwałtu. To wszystkie takie te mechanizmy, które z automatu się biorą. To jest coś bardzo ważnego, jak w ogóle mówimy o dyskryminacji, żebyśmy znajdywali w sobie tą pokorę, że my wszyscy
mamy w sobie uprzedzenia i my wszyscy dyskryminujemy. Jakby jak ja na przykład czuję taki, jeżeli ktoś mi mówi, nie, nie, ja nigdy bym, ja nikogo nie dyskryminuję, ja taki nie jestem nigdy w życiu, to jest takie trochę dla mnie zawsze niepokojące, bo prawda jest taka, że wszyscy mamy te mechanizmy. Wszyscy na przykład wychowując się w Szczecinie na przykład, wszyscy mamy tak, że jak widzimy osobę czarnoskórą, no to czujemy, że tak, no czujemy się inaczej, tak, no nie, to nie jest coś, to nie jest ktoś, to nie jest osoba, to nie jest kolor skóry, który widujemy od dziecka na co dzień. I prawda jest taka, że to jest normalne, że pewne takie reakcje mamy, tak, i żeby właśnie to zmieniać, my musimy mieć uświadomione, że my się tak zachowujemy, jakby tylko wtedy coś zmienimy. No. Więc tutaj poszłam już trochę w inny temat, ale jeszcze tylko może wracając też do tego, co się właśnie dzieje z tym całym hejtem, no to właśnie bardzo, bardzo jest tutaj mnóstwo manipulacji, no i sprawa jest taka, że ja już przygotowuję pismo, wniosek o ściganie pana radnego Mateckiego, po prostu o nękanie. Ja zbieram dokumentację całą jego wpisów w różnych mediach społecznościowych, które na mój temat wypisywał, że jestem osobą niebezpieczną, wulgarną, że w ogóle, no naprawdę, że ja mam jakieś złe intencje. Zostawały zgłaszane zawiadomienia o to, że ja obraziłam uczucia religijne, do czego oczywiście nie doszło i wszelkie postępowania zostały umorzone. I to jest po prostu nękanie, tak? I ja też właśnie mam taki sygnał do wszystkich polityków, polityczek, działaczek, aktywistów, jakby znajomość prawa, akurat w moim przypadku, no mam tą znajomość prawa, na szczęście, naprawdę daje nam ogromną siłę. To też chciałabym powiedzieć do młodych ludzi, jak edukuję ich o prawach ucznia, to im powtarzam, że znajomość prawa daje i w ogóle wiedza daje nam ogromną siłę, daje nam możliwość walki ze złymi ludźmi. Prawo wciąż w dużym stopniu naprawdę jest po stronie sprawiedliwości. Oczywiście jeżeli sędzia nie jest przekupiony albo inne tego typu organy. Ukierunkowany. Tak, to no, chodzi mi o to, że możemy, naprawdę mamy narzędzia, żeby składać zawiadomienia, żeby z nimi walczyć. I prawda jest taka, że pan Matecki już pięć razy, słuchajcie, pięć razy został uznany za właśnie winnego, czy tam przegrał sprawę. Nie wiem dokładnie, nie chcę tutaj się za mocno wymądrzać, ale wejdźcie sobie na ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych i oni pisali o tym całkiem niedawno, że już pięć razy właśnie wygrali sprawy, w którym oskarżają pana Mateckiego o różne rzeczy, o zniesławienie, o pomówienie, o jakieś tam inne sprawy, więc prawda jest taka, że to jest naprawdę człowiek, to mamy już potwierdzone, to jest osoba, która stosuje hejt, która jest niebezpieczna, która po prostu chce. Polityka pana Mateckiego nie polega na tym, że on pomaga ludziom, że on działa społecznie, że on, nie wiem, chce coś zmieniać. Jego polityka polega na hejtowaniu ludzi, na znajdywaniu na nich jakichś haków, a jeżeli tych haków nie ma, to on sobie je po prostu dowolnie wymyśla. No bo akurat tak się składa, że ma pozakładanych mnóstwo stron, co też już jest potwierdzone, co sąd ustalił i postępowanie sądowe zostało jakby przeprowadzone, całe postępowanie, które ujawniło, że pan Matecki posiada mnóstwo stron pod różnymi nazwami, nazwiskami, z których po prostu prowadzi hejt, rozpowszechnia nieprawdziwe informacje i musimy to wszystko ujawniać. I ja wnoszę wniosek o ściganie pana Mateckiego, a kara nie jest karą grzywny, ograniczenia wolności. Kara to jest pozbawienie wolności. I ja uważam, że miejsce pana Mateckiego jest po prostu w więzieniu. Ostro pojechałaś. Zróbmy króciutką przerwę, tak bo... Tak jak i oni. Tak, zróbmy króciutką przerwę, możesz jeszcze z nami chwilkę zostać, bo chciałbym, żebyście się jeszcze poznały z kolejną gościnią i chciałbym ją też zaprosić do wymiany zdań odnośnie tego, jaka kampania może być skuteczna i w jaki sposób ją prowadzić w kontekście tego, co powiedziałaś o kampanii prawdy. Wróćmy za chwilę, zostaniesz z nami jeszcze chwilkę, Dagmaro? No pewnie, że tak. Zatem chwila muzyki. I zaraz potem wracamy
z pytaniem o to, jak można dotrzeć do ludzi, będzie rozmawiać o tym Dagmara, która wierzy, że do ludzi można dotrzeć, i Beata Grabarczyk, która czasem w to wątpi. Without a burden of my naive dreams, faith for your support, I'm born again. Is there something wrong with me? The colors look the same. I don't need a patent or distinguish them.
Witold Bereś i Marcin Celiński, ponad krakowsko-warszawskimi podziałami, łączą swoje publicystyczne siły, aby pokazać, co z tą Polską i co w tej Polsce. Głównie ze sobą, choć czasem z gośćmi. Nieważne, czy wolisz Wawelskiego Smoka, czy kolumnę Zygmunta, bo co niedzielę od 20 w Resecie Obywatelskim pokażemy, że Kraków-Warszawa to wspólna sprawa. Dobry wieczór Państwu, wracamy. To jest Polityczna Mafia i moja wspaniała kolejna gościni, Beata Grabarczyk, Radio Nowy Świat. A tam już będąca wcześniej Dagmara. Dagmaro, drogi Maciej, który nas dziś tutaj kontroluje i realizuje, chcę pokazać to wejście smoka smoczycy. Niszczenie demokracji, przyjęcie upolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego, zakaz aborcji w przypadku ciężkich wad płodu, śmierć kobiet na porodówkach, chowanie wyborców, inflacja powyżej 18%, wrzucanie naszych pieniędzy w błoto, bletkę dzień po na receptę, Czarnka, zniszczenie naszej pozycji w Unii Europejskiej, dążenie do wyprowadzenia nas z Unii Europejskiej, utratę pieniędzy z KPO. Co 8 lat nie zrobiliście nic, żeby zawalczyć z kryzysem mieszkaniowym. Korzystujecie media do gardzenia nami. Podzieliliście Polki i Polaków jak nigdy wcześniej. Dążenie nienawiści do osób LGBT+, kaje godek i ordo iuris, skazanie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego jednej osobie. Za COVID-u zakaz wejścia do lasów, ale otwieranie cmentarza dla Kaczyńskiego, wykorzystywanie kościoła w walce politycznej, ochronę pedofilów w sutannach, próby wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej, Lex Czarnek, przemoc na protestach, ciąganie nas po komisariatach i łamanie naszych praw obywatelskich za protesty Morawieckiego, Asina, Obajtka, Glapińskiego, Pawłowicz, zaszczucie Mikołaja, obwinianie jego matki, bo jest w opozycji, Adminę Koni w Janowie Podlaski, katastrofę na Odrze, poniżenie kobiet słowami o dawaniu w szyję, bezprawne reasumpcje głosowań w Sejmie, cinanie lasów, polityczne przemówienia z ambony, cnoty niewieście, umiejętność rozwiązania kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej, nienawiść do zachodu, ciągnięcie nas na wschód, piętnowanie prokuratorów i sędziów, którzy wam nie pasują, łamanie konstytucji, buje Przyłębską, zmiany w kodeksie wyborczym w roku wyborczym, wzrost zadłużenia państwa o kilkadziesiąt miliardów w zaledwie kilka lat, dwukrotne wydłużenie kolejek do lekarzy, Andrzeja Duda, Kurskiego, nepotyzm i Wille Plus, przejęcie pojęcia patriotyzmu, korzystywanie katastrofy po Smoleńskiem do celów politycznych, wyśmiewanie osób transpłciowych, piętnowanie osób, które widzą to wszystko i mówią o tym, brak zmiany definicji gwałtu, utrzymywanie projektów ustaw, które wam nie pasują, hejt i szczucie, cofnięcie dofinansowania dla fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, odbieranie immunitetów za sprzeciw wobec tych działań, przyjęcie kart pacjentek z gabinetu ginekologicznego w Szczecinie, wspieranie faszystowskiego Marszu Niepodległości, propagowanie, że edukacja seksualna szkodzi, wzrost cen środków antykoncepcyjnych, nauczycieli i nauczycielki, pielęgniarki, umiejętność przyznania się do żadnego błędu i przeproszenia, brak empatii, współpracę z Orbanem, buny policji przed domem Kaczyńskiego, ograniczanie wstępu mediom do parlamentu, okropne traktowanie osób z niepełnosprawnością, Mateckiego, wzrost osób w kryzysie bezdomności, szczucie na Owsiaka i Woś, bez nas i organizacji nigdy nie poradzilibyście sobie z kryzysem uchodźczym osób z Ukrainy, dzielenie organizacji pozarządowych, Barbarę Nowak, Lichocką, brak wsparcia ludzi, którym kredyty wzrosły nawet o 100%, dyskryminowanie osób urodzonych dzięki in vitro, podwyższanie podatków i nowe podatki, CPK, wybory kopertowe, rolników, ławki patriotyczne, Ostrołękę, cofnięcie dofinansowania dla Centrum Praw Kobiet, psychiatrię dzieci, Rydzyka, Macierewicza, Misiewicza, wprowadzanie węgla, odrzucenie piątki dla zwierząt, TVP, Banasia, Kuchcińskiego, Kaczyńskiego, wzrost cen wszystkiego. Jezu, o matko. Najpierw tak, Mara, wiesz co, bo tak chciałem cię spytać, czy nie za dużo grzybów w barszczu, ale jak tak słyszę, to w ogóle, czy tam barszcz jakikolwiek w tych grzybach został, ale nie chodzi o to, żebym cię krytykował, ale jakbyś miała z tych 100 powodów wybrać 3 dla ciebie najważniejsze i masz na to tylko 10 sekund, to o czym byś powiedziała? Prawa kobiet, psychiatria dzieci i młodzieży, kryzys mieszkaniowy, sytuacja gospodarcza, konstytucji, łamanie, sądy, dobrze. Trybunały. Dobrze, to teraz będzie trochę trudniej jeszcze i chciałem cię spytać, a nie kryję, że kanwą mojego pytania jest to, że przy świętach ludzie nie rozmawiali o psychiatrii dziecięcej, nie rozmawiali, może trochę rozmawiali o inflacji, ale pod kątem wzrostu cen, ale rozmawiali na przykład o mój ból jest większy niż twój nawet na OIOM-ie. I tak się zastanawiam, w związku z twoją jednak rosnącą popularnością i z dużym sukcesem, bo zebrałaś olbrzymią kasę na kampanię, no ty, na co chcesz ją wydać i w jaki sposób? Bardziej mi chodzi o treść niż jakby wymaganie od ciebie wszystkich paragonów, bo chciałbym, żebyście też dziewczyny ze sobą porozmawiały, ponieważ kanwą dzisiejszej politycznej mafii jest to, że jeżeli ktoś ma pokonać mafię, to będą to kobiety. A, widzisz, to fantastycznie. Ja już się chciałam zapytać, czy to my jesteśmy mafią. Witam bardzo serdecznie.
pieniądze pójdą. Tak, tak, tak. Miło mi bardzo i chciałabym powiedzieć, że na co pieniądze? No właśnie, no jesteśmy w trakcie planowania, obmyślania, bo no żeby zrobić to właśnie mądrze, bo przyznam szczerze, że trochę od drugiej strony to zaczęłam, no bo był taki moment, że poszły te filmiki, no i mówię, no kurczę, trzeba jakoś to wykorzystać, trzeba coś zrobić, bo opozycja chyba trochę nie daje rady i musimy my, obywatelki i obywatele, wziąć po prostu sprawy w swoje ręce i zadziałać, bo ja po prostu sobie nie daruję, jeżeli nie zrobię wszystkiego, co mogę, żeby zawalczyć o to, żeby PiS no nie dostał tej trzeciej kadencji, więc... No więc udało się w 12 dni w ogóle uzbierać 100 tysięcy złotych, co jest po prostu kosmosem jakimś. Ja na oczy takich pieniędzy nigdy nie widziałam, nawet połowy takiej kwoty, a nawet jednej trzeciej, więc w ogóle są tam jakieś kosmiczne pieniądze. No ale okazuje się, że wcale nie są takie duże na to, co chcemy zrobić i okazuje się, że no właśnie trzeba wybrać. No i tak, będzie na pewno social media i chcemy na pewno właśnie tym cały czas, tym torem, którym ja już idę od jakiegoś czasu, iść dalej, iść intensywniej, skuteczniej, więc będziemy zakładać TikToka też kampanii prawdy, ale będziemy też na naszych TikTokach cały czas właśnie te powody rozpowszechniać, tylko że chcemy wybrać właśnie takie 10 kategorii. I te 10 kategorii będą w sobie zawierać różne afery, różne kłamstwa, różne tutaj sytuacje, do których PiS się dopuścił. No i planujemy po prostu co tydzień prawdopodobnie, chociaż mówię, to jest dyskusja. Wczoraj mieliśmy pierwsze takie spotkanie zespołu zarządzającego, który też niedługo zostanie ogłoszony. To są przede wszystkim ludzie młodzi, którzy działają też ze mną już od jakiegoś czasu w fundacji równie. Ale nie tylko, mamy też osoby, które nam trochę, myślę, właśnie merytorycznie pomogą dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy. No i planujemy przede wszystkim teraz zrobić strajk wszystkich, który już mogę to oficjalnie jakby tutaj powiedzieć, że będzie 24 czerwca w Warszawie o godzinie 12. Jeszcze miejsca nie mamy wybranego i prawdopodobnie wydarzenie na Facebooku, bo będzie też właśnie strona na Facebooku, będzie na Twitterze już mamy, na Instagramie, więc na Facebooku wydarzenie stanie albo w piątek, najpóźniej w sobotę, tom już teraz. No i chcemy zaprosić do tego po prostu wszystkie grupy społeczne, które no, czują się zaniedbane, czują się pominięte, czują się oszukane, czyli pielęgniarki, nauczycielki, nauczyciele, uczniowie, uczennice, kobiety, osoby LGBT, prokuratorzy, sędziowie, rolnicy, górnicy, no po prostu chcemy, medycy, chcemy zebrać te wszystkie grupy społeczne w Warszawie 24 czerwca, żeby pokazać, że mnóstwo ludzi w tym kraju jest niezadowolonych, jest rozczarowanych, jest po prostu uważa, że jest bardzo źle. No i jakby naszym celem, takim pierwszym, jest zmotywowanie, w ogóle rozbudzenie znowu tej energii i tego poczucia, że jesteśmy wielką wspólnotą, mamy ogromną siłę i naprawdę mamy też w swoich rękach bardzo dużo, możemy zrobić naprawdę bardzo dużo, jeżeli będziemy w tym razem i nie musimy być, poddać się po prostu tej władzy PiS-u, że możemy w tych wyborach, które będą miały miejsce w październiku, możemy pójść na wybory i możemy wspólnie zadecydować o innej, wybrać inną przyszłość dla nas, dla naszych dzieci, dla naszego kraju, dla Polski po prostu. To ja w takim razie teraz też tak zagaję, najpierw jeszcze cię spytam, a potem poproszę Beatę o komentarz. A występowałaś już w takich mainstreamowych mediach? Zdarzało ci się? No, znaczy, co to znaczy mainstreamowe media? No, właśnie, nie, co jest mainstreamem dla kogo? Właśnie, no co jest mainstreamem? No TVN24, Polsat News, powiedzmy jeszcze te mniejsze. Ale pytam cię nie bez powodu, tak naprawdę nie będę cię w żaden sposób rozliczał, tylko...
Jestem bardzo dumny, że na przykład Eliza Rutynowska, która już niedługo będzie panią mecenas, tego jej życzę, debiutowała u mnie, a potem stała się bardzo częstą gościnią w innych mediach, dlatego też ci tego życzę i zastanawiam się, dlaczego jeszcze tak nie jest. I to jest moje pytanie też trochę do Beaty, bo ja mam takie wrażenie, że brakuje też ludziom, którzy długo krytykowali PiS, właśnie takiej energii jak Dagmara, że my tak się dajemy trochę temu jednak treningowi bezradności obezwładnić. I czy tam nie jest lekarstwo, tak? W takich osobach, które... Ja na to liczę i liczę bardzo na ten protest, czy na tę imprezę w Warszawie, bo myślę, że to może być też taki fajny piknik z właśnie dużą energią, z jakąś fajną muzyką i fajnymi młodymi ludźmi, bo chyba tego właśnie jest potrzeba, takiej właśnie nowej energii, ale tej oddolnej energii, bo widać, że politycy nie są w stanie nam żadnej energii dać w żagle. Jest bardzo duża grupa młodych ludzi, którzy nie chcą iść do głosowania, a tego bardzo nam potrzeba, żeby poszli, no bo rzeczywiście młodzi i kobiety mogą nam wygrać te wybory i trzeba te kobiety i tę młodzież zebrać i pokazać im, że mamy siłę. I liczę na to właśnie, że ten piknik, czy ten protest, czy to spotkanie, czy manifestacja, no nazwijmy to jakkolwiek, że to będzie taki moment, w którym policzymy się. Tak? Ja się troszkę bałam, że te marsze w Dzień Papieski, to znaczy, bałam się, że to będzie taki moment, taki kapitał zakładowy kampanii PiS-u, tak? Że oni, triumf woli. Tak, że oni będą po prostu w masie, wyjdą i właściwie opozycji opadną skrzydła, bo zobaczą, że jest masa ludzi, którzy są za PiS-em. Okazało się, że to jest kicha. Więc liczę na to, że teraz się uda w drugą stronę. Tak, i zresztą rozmawiałem z koleżankami Dagmary ze Szczecina i one właśnie, mimo że muszą walczyć z taką apatią, to mówią, że jednak ten marsz szczeciński, mimo 2000 ludzi, to tak słabiutko, jeśli chodzi o energię i te wszystkie środki, które były zaangażowane, żeby ludzi zebrać. No pokazuje, że może ci, którzy już się krzywili strasznie na TVN i płakali, Franciszkańska, jak mogliście nam to zrobić, Marcinie Gutowski, może to tak naprawdę piłka jest cały czas w grze. Dlatego Dagmara, ale do ciebie pytanie, czy myślisz, bo dużo się mówi co jakiś czas rytualnie nawet o zmianie pokoleniowej, ale to widać wyraźnie, że wchodzi Dagmara ze swoim TikTokiem, ale też z poukładanym w głowie przekazem, ale też z takim entuzjazmem. No z powerem, tak, po prostu. Z powerem. I to właśnie te osoby młode, które tak stoją w kącie, może pobudzić. Czy ty masz na to nadzieję? Bo pytanie nie jest wcale łatwe, bo nie ma dużo takich Dagmar. Przy całym szacunku. No może my ich nie widzimy. A może my ich nie widzimy, dlatego też zależało mi, żebyś miała godzinę i pokazała się w pełnej trasie, bo to jest dobry trening i też trzeba takie osoby promować. No przede wszystkim, nawet jakbyśmy się rozpłakała tutaj, to myślę, że nie byłoby takiego dramatu, jak wtedy, kiedy pan Szymon Hołownia się rozpłakał. No byłaby prawdziwa emocja zagrana. Tak, tak, przede wszystkim. To jest ten moment Dagmara. No ja powiem tak, że ja przy strajkach kobiet miałam poczucie, że no ja muszę powiedzieć pewną prawdę, którą młodzi ludzie wiem, że się ze mną zgodzą i o której myślimy od dawna i pewnie może starsze osoby poczują się urażone, ale szczerze mówiąc mam to gdzieś w tym momencie. Ja mogę zrobić, no masz mnie gdzieś, ja jakoś to przeżyję. No. No jakby prawda jest taka, że politycy i liderzy też różnych ruchów społecznych, którzy są starsi od nas, czyli mam na myśli osoby tak no, powyżej tego 40 roku życia, boją się nas po prostu. Oni robią wszystko od ostatnich kilka lat, robią wszystko, żeby nas właśnie nie dać do przodu, bo boją się, że za łatwo odbierzemy im to. I prawda jest taka, tylko że tak, no świat się bardzo zmienił ostatnio i mamy media społecznościowe i dzięki temu ja tu dzisiaj jestem i dzięki temu tak, zwróciło się do mnie ostatnio
czarno na białym z Radomirem Czarneckim nagrywaliśmy, przyjechali do mnie z Warszawy, do mojego pokoiku, zamontowali wszystkie swoje kamery i nagrywaliśmy reportaż, właśnie będzie o młodych ludziach, którzy są zaangażowani. Więc bardzo się cieszę, no, ma wyjść podobno pod koniec kwietnia. Więc zaczęli się interesować, słuchajcie, no zaczęli się ludzie interesować, no też z Tomaszem Lisem, zostałam zaproszona do niego na rozmowę, do jego kanału na YouTubie, także dzieje się, ale ja powiem tak, ja trochę czuję takie, wiecie, takie rozczarowanie pomieszane z takim, no fajnie, że w końcu założyliście okulary, bo ja tu jestem już od jakiegoś czasu i przyznam szczerze, że ja nie zamierzam być skromna, ja nie jestem skromną osobą, ja zawsze mówię, skromność jest przereklamowana. Ja mówiłam to już ludziom, że ja jestem idealną osobą do tej walki. Ja jestem idealną osobą do tej walki. Ale oni mi mówili wtedy, ty za bardzo w siebie wierzysz. Słuchajcie, ja przy strajkach jak kobiet... Jak można za bardzo w siebie wierzyć? Nie wiem właśnie, ale ja przy strajkach kobiet usłyszałam... Wiara w siebie jest najważniejsza w takich przypadkach. I powiem wam najgorsze. Ja takie rzeczy słyszałam od ludzi z lewicy, od ludzi ze strajku kobiet, od feministek, od działaczek, od działaczy na rzecz praw człowieka, na rzecz równości, którzy mówią, że walczą z PiS-em. No ja się nie dziwię, tak, no rozumiem, że każdy chce gdzieś pokazać siebie i oni chcą walczyć o swoją pozycję. Z jednej strony to rozumiem, ale z drugiej strony w ogóle tego nie rozumiem, bo jak oni mogą w takim razie nosić na sztandarach hasła, że mamy być solidarni, że mamy być mądrzy, żeby coś zmienić, że powinniśmy podjąć wszelkie środki, żeby zawalczyć z tą władzą, a jednocześnie robią takie rzeczy i są po prostu głupi. Tylko i wyłącznie dla własnego egoizmu i własnego sukcesu. Jakby ja wiem, że mi jest łatwo to mówić, bo ja uważam właśnie, że ja powinnam iść i być na przodzie, bo ludzie idą za mną. Idą za tym, że jestem prawdziwa, że jestem szczera, że ja naprawdę wierzę w Polskę, która jest normalna, gdzie są ludzie, którzy wierzą w to, że jest Pan Bóg i kochają Pana Boga i idą sobie na marsz papieski i ja nie mam z tym żadnego problemu. Są ludzie, którzy nigdy w życiu by sobie nie zrobili aborcji, nigdy w życiu nie będę nikogo do niczego zmuszać. I to jest właśnie dyskusja, którą my podejmujemy, nie dyskusja pomiędzy lepsze jest mój punkt widzenia, czy wasz punkt widzenia. Opozycja daje się wciągnąć w tą grę. A to nie jest gra o to. Gra o to i gra jest o naszą wolność, o to, żebyśmy mieli wybór i żeby każdy obywatel i każda obywatelka mieli wybór. Ja jestem patriotką, bo dla mnie ważne jest to, żeby lasy nie były wycinane. Oni zawłaszczają pojęcie patriotyzmu. Oni nie są patriotami. Ja mam dość tego, że mówimy o tym, że wyborcy i wyborczynie PiS-u są głupi, są niewykształceni. Dlaczego tak mówicie? To są ludzie tacy jak ja czy ty. Mój tata też dopiero teraz w wieku 57 lat postanowił zrobić studia i kończy socjologię, z czego jestem na maksa dumna. Brawo. Ja wywodzę się, ja jestem pierwszą osobą właśnie, która skończyła studia, która moi rodzice bardzo chcieli, żebym ja miała lepsze życie niż oni i robię wszystko, żeby to wykorzystać, bo jak urodziłam się, to mieszkałam w oficynie, gdzie mieliśmy widok na śmietniki i trzepak, więc nie możemy obrażać się nawzajem. Nie jesteśmy, my nie walczymy ze sobą, nie o to chodzi, żebyśmy walczyli ze sobą, bo my wszyscy, zależy nam na tym, żeby normalnie żyć w tym kraju. Wrogami jest władza, która niszczy naszą demokrację i próbuje nas przekonać, że to my jesteśmy dla siebie wrogami. I o tym powinniśmy mówić i z tym powinniśmy iść. I ja chcę z tym iść. Co myślisz o tym? Mnie się to oczywiście bardzo, bardzo podoba. To znaczy, myślę, że pani Dagmara jest taką naturalną liderką i to jest fajne, bo właśnie za takimi ludźmi rzeczywiście ciągną tłumy i wiara w siebie jest absolutnie potrzebna.
to, że niektórzy boją się w pewnym sensie właśnie mówić prawdę i mówić tego, co myślą, no to chyba wynika z tego, że nie chcą kogoś urazić. Znaczy, troszkę nas PiS nauczyło, że jeżeli ktoś z nas podniesie głowę i powie nie, to wtedy natychmiast przychodzi właśnie taki umowny Matecki i będzie szukał haków, wywieszał jakieś obrzydliwe listy i pisma, będzie wrzucał na Twittera tony pomyj i że w związku z tym my tak po cichutku powiemy, może jednak nie, może byśmy jednak nie robili czegoś. Więc jeżeli ktoś ma odwagę wyjść i stanąć, powiedzieć nie, nie zgadzam się z tym, co robicie i jeżeli jest w stanie pociągnąć za sobą ludzi, to ja jestem jak najbardziej za, sama pójdę na ten 24 czerwca, to na mur beton. Mam nadzieję, że będzie nas naprawdę dużo. Będę propagować, że tak powiem, tę ideę tam, gdzie się da. Ważne, żebyśmy się poznawali i żebyśmy się jednoczyli, żeby pokazać, że nie jest nas wcale tak mało, jakby chcieli właśnie, nas nie pokazywać. Nie jesteśmy aż tak rzeczywiście rozdrobnieni, nie jesteśmy pokłóceni, tak bardzo... jesteśmy bardziej zastraszeni po prostu i stłumieni. I jesteśmy też nauczeni tego... Tak, bo że trochę mam wrażenie, że doszło do takiej sytuacji, że każdy zaczął się udawać na emigrację wewnętrzną. Jednak trzeba z tej emigracji wewnętrznej wrócić. Ale to jest też trochę z lęku, nie wydaje ci się, bo jednak każdy woli, moi przyjaciele, którzy na przykład mi mówili, ja się angażuję w politykę, angażuję się już na 100%, na 100%, na końcu poszli do rodziny, policzyli sobie, jakie mogą być koszta i stwierdzili... Wiesz co, część jest pewnie z lęku, a część jest z takiej bezradności, no bo były strajki kobiet, kobiety chodziły po całej Polsce, protestowały, krzyczały i skończyło się to niczym de facto. I właściwie każda grupa społeczna, która protestuje w Polsce, o ile nie jest górnikiem, który przyjedzie i rzuci przed jakimś ministerstwem palące się opony, albo nie jest wyborcą PiSu, który może coś ugrać, więc każda grupa społeczna, która próbowała w Polsce protestować, no właściwie wychodziła na zero. Więc ludzie się zniechęcają. Zniechęcają się, jeżeli nie widzą skutku swojego działania. I to się chyba stąd wzięło, że wiesz, że duża grupa ludzi powiedziała, a dobra, co ja będę szedł, jak to i tak nic nie da, tak? Bezradność. Tak, no taka bezradność, no bo PiS i tak ma nas w nosie, i tak robi co chce, i tak nawet jeżeli zobaczą w sondażach, że większość jest przeciw, to i tak uznają, że ich prawda jest bardziej ichniejsza niż mojsza. Taka parafraza trochę mnie wyszła. No w gruncie rzeczy PiS po prostu wymyślił sobie własne państwo i to państwo sobie buduje i nie zważa na nic, absolutnie na nic. Jak plują na nich, to mówią, że deszcz pada, jak ludzie protestują, to się okazuje, że turyści chodzą po ulicach, jak ktoś zaczepi jakiegoś Terleckiego na dworcu, to się okaże, że jest idiotką. No po prostu mają nas w nosie. Mówiąc a na Ojomie można siedzieć 3 lata. A na Ojomie można siedzieć 3 lata, zresztą już tak po cichu rozmawialiśmy, że nie tylko na Ojomie i że takich przypadków jest więcej. Ale ja mam nadzieję, że będzie na ten temat jeszcze więcej dyskusji. Ale Dagmaro, jeszcze chciałem cię zapytać, bo też jakby złapałaś mnie za serce i nie tylko mnie, wielu moich przyjaciół, tą taką... No taką piękną w swojej prostocie nazwą swojej kampanii i chciałem cię spytać, czy ty naprawdę uważasz, że pokazanie ludziom prawdy może ich jakoś ocucić? Dlaczego stawiasz na prawdę? Gdzie tutaj jest ta kontra? Gdzie tu jest to kłamstwo, które chcesz odkłamywać? Bo ja jestem wielkim zwolennikiem jakby wskazywania na kłamstwo i udowadniania kłamstwa tej władzy, a ludzie mi mówią, weź się puknij w głowę, przecież wiadomo, że wszyscy kłamią, co ty chcesz w ogóle udowodnić. Dagmaro, ty nasz duchu walki, spiritus movens przemów. No słuchajcie, PiS prowadzi kampanię kłamstw, tak? Kampanię kłamstw od 8 lat i wykorzystuje do tego naprawdę mnóstwo środków i oni sobie wymyślają jakąś swoją wizję rzeczywistości i ją sprzedają ludziom. Niestety, jeżeli chodzi o TVP, no to niektóre osoby w naszym kraju mają dostęp tylko do tej telewizji ze względu na po prostu finanse, tak? To jest telewizja
telewizja darmowa, bo jest publiczna, więc ludzie mogą to oglądać. Dlaczego kampania prawdy? Bo uważam, że powinniśmy zrobić to, co oni, zrobić, pokazać po prostu, co się dzieje, tylko że nie kłamiąc, nie manipulując, tylko pokazać prawdę, bo to, co oni robią, jest po prostu gotowym materiałem, żeby pokazać, jak bardzo nie nadają się do rządzenia. I ja mam nadzieję, że to w jakimś stopniu zadziała, tak? Kampania prawdy ma przede wszystkim zmotywować, bo ja też nie myślę, że my teraz odwrócimy myślenie ludzi, którzy są twardym elektoratem PiSu i ich przekonamy i odciągniemy od tego PiSu i w ogóle wszystko będzie pięknie. No niestety wiem o tym, że aż takiej mocy to my nie mamy. Ale jest bardzo duża grupa, która w ogóle nie chodzi na wybory. Są to na przykład właśnie ludzie młodzi. I my wczoraj właśnie na naszej rozmowie z osobami, które tam w tym zespole zarządzającym są, powiedzieliśmy sobie taką fajną rzecz, że chcielibyśmy przypomnieć, chcielibyśmy pokazać, chcielibyśmy pokazywać ludziom te wszystkie rzeczy, które oni zrobili, żeby oni się tak wkurzyli, żeby poszli na wybory po prostu, że chcemy ich tak wkurzyć, żeby poszli na wybory. I liczymy, że to się po prostu uda i ja wierzę w to, że dzisiaj jest taka szansa. I popatrzmy na te strajki kobiet przez chwilkę, bo tutaj no, stwierdziliśmy, że jest poczucie w społeczeństwie, że coś nie wyszło, że oni cały czas działamy, że coś robimy, ale jesteśmy bezsilni, że to nic nie daje. Nie oszukujmy się, nasi liderzy, nasze liderki, wiele osób przy strajkach kobiet popełniło też mnóstwo błędów, jakby też trzeba sobie to powiedzieć, tak? I chciałabym, żebyśmy wyciągnęli wnioski z tego, co się tam wydarzyło, no i też mamy teraz zupełnie inny czas. Pamiętajcie, że mamy do wyborów 6 miesięcy i jeżeli będziemy w stanie wzniecić na nowo, znowu rozbudzić ten ogień, który już się w nas pali, w tych wszystkich ludziach, przy tych strajkach kobiet palił się i widzieliśmy to na ulicach miast i miasteczek w całej Polsce i ten ogień w nas jest i musimy go po prostu rozruszyć, wzniecić i pójść na wybory. I ja mam w sobie, dzisiaj mam w sobie ogromną wiarę, teraz mam w sobie ogromną wiarę i chciałabym, żebyście wy też tą wiarę zaczęli w końcu mieć, żebyście zaczęli mieć nadzieję i żebyście przestali po prostu powtarzać to, co mówią nam w szkołach, to, co mówią nam wszyscy ci ludzie, którzy są często nad nami, bo to w szkołach są nauczyciele czy dyrektorzy, później w pracy to są szefowie, dla obywateli to są politycy, ciągle wszyscy, aha, jeszcze dla młodych to są starsi i ciągle wszyscy powtarzają nam: ty nic nie zmienisz, jedna osoba nic nie może, co ty możesz? Jakby to jest taka nieprawda, to jest oszukiwanie nas, po prostu to jest podstawowe kłamstwo, z którym chciałabym też zawalczyć, bo prawda jest taka, że jednostka naprawdę może dużo i ty też tutaj, Radek, o tym powiedziałeś na początku, że ty też tak uważasz i się z tym zgadzasz i chciałbyś, żeby to właśnie też poszło w świat. I taka jest prawda, jednostka może dużo, ale oczywiście współpracując z ludźmi i my jakby jednostka, tak, to jest tak samo przy tym głosowaniu, jedna osoba może bardzo dużo i ten głos bardzo dużo znaczy. Ja też ile razy ja słyszałam jako nastolatka, że a co ten jeden głos, w ogóle to nie ma znaczenia, bez sensu, jakby grosz do grosza i mamy po prostu miliony, zobaczcie, nikt nie wpłacił na zrzutkę, kampania prawdy, nie wiem, 50 tysięcy, dwie osoby nie wpłaciły po 50 tysięcy, tylko wpłaciło tam prawie 1500 osób, jakieś drobne kwoty i wspólnie uzbieraliśmy 100 tysięcy złotych w 12 dni. My musimy zacząć wierzyć w to, że niemożliwe jest po prostu możliwe, że to ludzie tworzą wspaniałe rzeczy, że to my mamy w sobie ogromną siłę, że to człowiek zmienia świat, do cholery jasnej, to człowiek zmienia świat. I to tylko my możemy zmienić ten kraj, to my możemy zadecydować w wyborach, to my, ludzie, nikt inny, jakby
to jest tak proste, a jednocześnie tak trudne, bo ludzie tego nie zgadzają, większość ludzi nie zgadza się z tym, co ja mówię. Jest takie poczucie właśnie, no nie, ja nic nie mogę, jakby po prostu idź i to zrób. Ja na przykład tak robię, ja słyszę takie rzeczy, że właśnie za bardzo w siebie wierzysz, weź daj spokój i w ogóle, jak ja bym tak myślała, to ja bym nic nie zrobiła, ale ja po prostu mam takie podejście inne, ja mam podejście, że wszystko mogę, jakby zmieńmy swoje podejście i naprawdę wygramy te wybory i ja wierzę w to i zrobimy to i, i to jest oczywiste. Tym bardziej, że przeciwko PiS-owi jest zdecydowanie w naszym kraju więcej niż tych, którzy są za PiS-em. Tak, dokładnie. Wystarczy się policzyć. Dagmara, masz ponad 100 tysięcy zebranych, ale masz coś dużo ale bardziej. Wiesz co, przepraszam, ja jeszcze wejdę w słowo, bo te 100 tysięcy rzeczywiście to robi ogromne wrażenie, no. Ale jak się to jeszcze zestawi z zbiórką Gazety Polskiej, która na te marsze papieskie zbierała, chciała zebrać 180 tysięcy przez 3 tygodnie bodajże, zebrali tam około 40 paru. Więc to tyle. Czyli bez państwowych. Mamy siłę. Nie, po prostu mamy siłę. Bez fundacji. Dagmara, to wiecie, potrzebujemy tego, żeby po prostu też dziennikarze właśnie, żebyśmy myśli z też jakby ludzie wygrywają przede wszystkim wtedy, kiedy w ogóle wierzą w to, że mogą wygrać. Kiedy dadzą sobie taką możliwość, tak w głowie sobie pomyślą, ej, jakby mogę, zróbmy to. Przekonajmy ludzi, że możemy. Mój przyjaciel Grzegorz będzie na pewno odsłuchiwał twoje słowa kilka razy, bo też mówi mi często, że wygrywa na olimpiadzie nie ten, kto jest najlepszy, bo wszyscy mają ten sam poziom mniej więcej, tylko ten, kto najbardziej chce. Dagmara, masz 100 tysięcy, ale masz coś dużo bardziej cennego. Masz nadzieję, jeśli się nią podzielisz, jeśli ją rozdasz, jeśli natchniesz ludzi, to wszystko jest możliwe. Dagmara, ja po prostu tego naprawdę bardzo chcę i jeżeli wy też tego chcecie, to pokazujcie to, po prostu pokażcie to, pokazujmy to przez te 6 miesięcy, a później przede wszystkim pokażmy to w wyborach i ta gra już się zaczyna i naprawdę to nie jest nadzieja, jakby to jest pewność, mówmy, że to jest pewność, dzisiaj, od dzisiaj mówię, że to jest pewność. Dagmara, dzięki ci wielkie, aż tutaj na mnie spłynęła ta nadzieja, chociaż się staram w niej kąpać codziennie. Dagmara Adamiak-Szczecin, polska kobieta, aktywistka i jednostka, która pokazuje, że jednostki mogą zmienić. Dzięki ci wielkie i kibicujemy tak jest, dalej. Tak, do zobaczenia przy kolejnej okazji. Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego dla was. Wszystkiego dobrego, dzięki. Drodzy Państwo, no to sobie porozmawialiśmy o ruchu oddolnym Dagmary, super, który naprawdę, ale jest ten drive i to nawet takie trochę dziewczyny, które mówią, a ona ma takie trochę parcie na szkół i tak dalej, a z drugiej strony mówią, ale ona ma to parcie, ale ona nam przyciągnie osoby, których Magda Środa przy całym szacunku nie przyciągnie i o to chodzi. Ale teraz ja chciałem z Tobą porozmawiać o tym przekroczeniu Rubikonu. Słuchaj, jestem przekonany, że nie miałaś okazji, bo nie powiem przyjemności, czytać polityczna gra śmiercią. Nie, nawet nie podeszłam do tego. I bardzo dobrze. Po prostu na samą myśl, że mam to przeczytać, zrobiło mi się niedobrze i stwierdziłam, że nie. Ja tylko Państwu przeczytam lead i jeszcze dwa fragmenty, żebyście wiedzieli, o co chodzi, bo generalnie mam takie przekonanie właśnie od momentu śmierci Mikołaja Filiksa, że no absolutnie wszystkie tamy runęły i już nie ma problemu w związku z tym, że jest kampania, żeby zło nazywać dobrem i lecimy dalej na pełnej K albo innym żaglu. Lit jest taki, nie żyje młody człowiek, jego najbliżsi przechodzą osobiste piekło, ale jednocześnie rusza potężna kampania nienawiści. Rusza, słuchajcie, rusza, nie widzicie, ona rusza. Ale jednocześnie rusza potężna kampania nienawiści i kłamstw wymierzona w dziennikarzy, których próbuje się obarczyć odpowiedzialnością za ten dramat. Musi wreszcie paść pytanie, do czego jeszcze można się posunąć w prowadzeniu politycznej kampanii.
niby jakby mógłbym się podpisać pod tym, tylko że jakby wszystko jest arybur. Odwracanie kota ogonem, no po prostu oburzające. I to jest niesamowite. I teraz jakby jeden z tych fragmentów, który... Bo w tym tekście jest wszystko takie standardowo, tak? Jest Donald Tusk, który chwali Magdę, są słowa na K, są krzyki różne, no generalnie takie, nie my współczujemy, ale generalnie, ja nawet nie będę Państwu tego czytał, natomiast no jest sporo takich tekstów, które zaczynają się od słów nie jest tajemnicą, że dzieci Magdę i tak dalej, i tak dalej. I milion różnych rzeczy. Natomiast dwa fragmenty muszę Państwu przeczytać. Mamy tak, bluzgiem wpis, tak, przerwać spektakl, no mowa trawa, to są jakby śródtytuły, ale nagle jest taki fragmencik. Czasem słyszymy, że ta sprawa powinna być sygnałem alarmowym. Zgoda, lecz nie dla tych, których się powszechnie oskarża i wymusza wobec nich ostracyzm. Wymusza ostracyzm, to jest niezła w ogóle historia, bo to przecież oskarżający użyli dramatu rodzinnego, z którym dziennikarze nie mieli nic wspólnego. Nic. Powiedz mi znaczy, to na nie, ten... To prawda, dziennikarze nie mieli z tym nic tak, wspólnego. Tak, bo to nie są dziennikarze. Tak, nie są dziennikarze, no tak. Więc w pewnym sensie jest to prawda. W pewnym sensie jest to prawda. Najlepszym jeszcze rozwalającym mnie fragmentem jest ten. Ostrzem stawianego dziennikarzom zarzutu jest teza, że grudniowe publikacje Polskiego Radia i TVP pozwoliły na identyfikację ofiary pedofila i to one doprowadziły ją do targnięcia się na własne życie. Nic podobnego! Tu nie ma wykrzyknika, ale to aż krzyczy. Nie odnaleźliśmy żadnego śladu na potwierdzenie tych oskarżeń. Podkreślamy, żadnego. Usłyszeliśmy za to o wielu innych rzucających zupełnie nowe światło na tę sprawę. W zasadzie tutaj się koniec, tu powinienem skończyć, ale żebyście jeszcze poczuli klimat, drodzy Państwo, to tylko jedno zdanie. Nie możemy i nie chcemy napisać wszystkiego, co udało nam się ustalić, ale za nasz obowiązek uznajemy przeanalizowanie tej smutnej historii krok po kroku. Słuchajcie, to jest... nie chcemy, to jest taki kaczyzm, powiedziałabym, klasyczny. Czy rzucimy troszkę takiego, przepraszam, gówna w wentylator i zobaczymy, kogo ochlapie. I to właśnie jest takie zagranie. Wystarczy nie kraść. Tak jest, ale tak. Nie powiemy. Za dobro nie karzemy. To są za prawdę też nie karzemy. Za prawdę nie karzemy. Tak, nie. Piebia. No, to jest w ogóle... Ale wiesz co, to jest to, co dzieje się od 8 lat, to znaczy my od 8 lat mamy wszystko wywrócone na drugą stronę. Wiesz, to jest, jesteśmy jak Alicja po drugiej stronie lustra, no po prostu tam jest ten świat taki wykrzywiony, nie wiadomo, znaczy ci, którzy są źli stają się dobrzy, ci, którzy są dobrzy stają się źli. I najgorsze jest, właśnie to jest najgorsze, że ludzie nie potrafią, ja sama nie potrafię sobie z tym poradzić, znaczy jak ktoś mi wmawia dziecko w brzuch, to ja się staję bezradna, no bo ja wiem, że prawda jest taka, a nie inna, natomiast ktoś sobie wymyślił, że on ma swoją interpretację i ta jego interpretacja jest jedyną prawdą objawioną i weź rozmawiaj z tym człowiekiem na jakimś poziomie argumentów. No tu nie ma argumentów, to jest walka z wiarą, no a z wiarą nie da się walczyć, no bo jak ktoś coś uwierzy, to jest koniec. I dlatego to jest takie trudne i... no i obezwładniające i takie właśnie napawające ludzi bezsilnością. Nie, skandaliczne, to znaczy to jest obrzydliwe. Obrzydliwe jest to, co prawica robi w tej sprawie i ja już zresztą wczoraj apelowałam, naprawdę, po prostu dajmy tej rodzinie pozbierać się, dajmy tej rodzinie przeżyć tę żałobę, dajmy jej się no, jakby zewrzeć ze sobą, tak? Niech ci ludzie poczują jakieś ciepło i taką, niech otoczmy ich taką bańką spokoju, chociaż na chwilę. Na pewno na to zasługują, tym bardziej, że nawet tam jest taki fragment, który wydaje mi się naprawdę już przykładem skrajnej podłości, gdzie cytują dokładnie dziennikarze, rozumiem, że po to, żeby móc wytoczyć najcięższe działa, no to muszą się dać wypowiedzieć drugiej stronie i widać, że po prostu w pełnych emocjach cytują Magdę, która no generalnie ich wysyła na drzewo, ale to tak fajnie się czyta, że ona niby biedna, a tutaj na nas jeszcze jakoś się nastaje. No dobrze, to teraz jeszcze popatrzmy na tych dziennikarzy. Ja bym teraz już mówił o skorumpowanych dziennikarzach.
Dlatego i dlatego oni nie są dziennikarzami. Bo jeżeli się chce służyć dwóm panom, no to zawsze któryś... Ale jednemu panu służy. Tak, ale mi chodzi nawet nie tyle o symetrystów, ale o takie różne zjawiska, na przykład jak dziennikarze, którzy pracują w mainstreamowych mediach, w sumie nie są nawet jakoś bardzo oskarżani o symetryzm, nie wszyscy przynajmniej, a potem idą do jednego, na przykład do Polskiego Radia i tam sobie prowadzą audycje i udają, albo nie wiem, nie zdają sobie sprawy, mają zaćmienie, że są takim kwiatkiem do kożucha, są takim jakby uwiarygadniaczem tego całego propagandowego perpetuum mobile. Wiesz co, ja myślę, że to nie jest tak, że oni nie wiedzą. To znaczy oni doskonale wiedzą, tylko człowiek ma taki fantastyczny mechanizm, który nazywa się redukcją dysonansu. Jeżeli jest jakaś sytuacja, w której czuje się źle, coś go sumienie uwiera albo coś, to umie sobie to tak wytłumaczyć, żeby poczuć się dobrze. Więc oni sobie oczywiście tłumaczą, że wszyscy ich atakują i że to oni są biedni i nieszczęśliwi, a tylko oni głoszą prawdę. Natomiast rzeczywistość jest taka, że ty powiedziałeś o skorumpowanych dziennikarzach, ale to nie chodzi o taką korupcję stricte finansową. To znaczy nikt nie przychodzi, nie daje dziennikarzowi łapówki. No czasami dają też, no ale to inna historia, ale jest to margines. Ale dziś, nawet jeżeli dają te łapówki komuś, to one są zakamuflowane. To znaczy one idą albo w postaci reklamy, która idzie do pisma jakiegoś prawicowego, albo to jest zasponsorowanie jakiejś imprezy typu Człowiek Roku, albo bo są dwie takie. Albo Człowiek Wolności. Człowiek Wolności jest jeszcze jedna. Była, tak jest. Więc tutaj przychodzą sponsorzy, noszą w zębach te pieniądze, no przecież oni nie biorą tych pieniędzy dla siebie, oni organizują tę fantastyczną imprezę, przyznają te nagrody, jest catering, jest, nie wiem, relacja wideo, trzeba się ubrać jakoś, na to, nie pójdziesz na galę w byle czym, tak? I to oni sobie to w ten sposób tłumaczą, natomiast no, po prostu ewidentnie czynią zło i mówią nieprawdę. I to jest złamanie absolutnie standardów dziennikarskich. Nie może być tak, że... Pamiętasz, to było to... A, już wiem, było to spotkanie na 8 marca kiedyś u prezydentowej Marii Kaczyńskiej. Kiedy to... Była Monika Olejnik i wielu... I kiedy to Rydzyk powiedział, że nie można nazwać... Nadstaw się, nie można szamba perfumerią. Nazwać perfumerią. I mam wrażenie, że właśnie z tym mamy do czynienia. Czy mamy szambę, która próbuje się zalewać tymi perfumami, ale ten smród i tak wybija. No i tak to wygląda i ta korupcja to rzeczywiście wygląda w ten sposób, że niektórzy na przykład, zresztą to się pochwalę, o tym mówimy z Tomkiem Lisem w wywiadzie Rzece, który ukazał się właśnie w wydaniu książkowym, który nazywa się Tomasz Lis na żywo, i w tej książce między innymi mówimy o tym, że niektórzy robią to, ponieważ dostają od władzy pewne informacje i im się wydaje, że oni stają się tacy ważni, bo mają dostęp do ważnych, tajnych informacji. W związku z tym mogą te informacje wrzucić do swojej gazety, głównie o tych piszących mówimy, i dzięki temu uważają, że są na tobie dziennikarskim. No i efekt tego jest taki, jaki jest, znaczy biorą udział w tej samej grze, którą pisiam. Ja trochę zmanipulował, trochę ich w to wpuścił. Jest cała masa cyników, którzy po prostu robią to, bo wiedzą, że tam są konfitury, tamte misie mogą się najeść tego miotku w postaci właśnie wysokich zarobków, bo podejrzewam, że zarobki w tych różnych gazetkach są bardzo wysokie. Strasznie mnie bawi, strasznie, po prostu do łez, jak bracia Karnowscy na Twitterze żebrzą o to, żeby im wpłacić pieniądze, bo oni są tacy biedni. W ogóle nikt nie chce im tę gazetę płacić. No. Co prawda przytulają jakieś grube miliony w postaci właśnie reklam spółek Skarbu Państwa, ale są strasznie biedni i muszą ich wesprzeć czytelnicy. To ja się pytam, gdzie te miliony poszły. To jest bardzo dobre pytanie i chciałem w związku z tym jeszcze za chwilkę, bo strasznie jakby szybko przy Dagmarze ten czas płynął, więc nie do końca, myślę, że cię jeszcze zaproszę na dłuższą rozmowę o książce i w ogóle, ale spokojnie, zdążymy. Ale chciałbym ciebie przede wszystkim zapytać, bo przyszło mi to na myśl ostatnio, że ja nie wiem, czy takim naprawdę poważnym problemem, który nie przyniósł nam PiS, jest to,
że wmówił nam, że wszystkie media są zależne, że każdy musi być po jakiejś stronie, że tutaj są media niemieckie, tutaj jest Agora Sorosza, a tu my bronimy się tylko generalnie i są cały czas bastionem jakiejś obrony. To jest główna prawda, drodzy Państwo. Znaczy każdy z nas, i to też dlatego zaprosiłem Dagmarę i też dlatego zaprosiłem Beatę, która no, jest wolną osobą, tak? I jakby nie jest to łatwa droga, drodzy Państwo, naprawdę... Nie jest to łatwa droga, żeby nie zginać karku tak, jak nam chcą i dlatego zaprosiłem też Beatę, ale właśnie czy tobie się, czy nie wydaje ci się, że może jakimś wyjściem z tej sytuacji, która jest fatalna, bo nas konfliktuje, bo w ogóle jakby no, bije w esencję tego, czym jest dziennikarstwo. I nie chodzi nawet o jakąś bezstronność, taką zupełnie rozumianą. Nie ma czegoś bo to, takiego jak tak, zupełna tylko chodzi o uczciwość no. po prostu. No nie można gówna nazywać czekoladką. No, po prostu, tak. No, a tak się niestety dzieje właśnie w przypadku takich, ale czy nie wydaje ci się, że to dzięki też takim osobom jak Dagmara i mimo wszystko ja liczę, że no czas nie stoi w miejscu i będą musieli być młodsi dziennikarze, chociaż ja tak nie za bardzo ich widzę i nie wiem, na ile to jest wina nas, starszych dziennikarzy, nas, wydawców, którzy traktują jak niewolników młodych, a na ile to jest może trochę szerszy problem. Ale nie wydaje się, że takie stawianie na to, żeby mówić, nie patrzcie na to, jaki to jest szyld, patrzcie na to, jakim szyldem jest to nazwisko, bo ja znam bardzo wielu dziennikarzy, tutaj bym cię uściskał, wycałował, którzy no po prostu się nigdy nie sprzedali, no mówiąc wprost. Po no prostu przynajmniej się starają, tak? No właśnie, bo to chodzi. Wiesz co, to znaczy to, czego chyba nie nauczyliśmy, albo może to jest tak, że po prostu nikt z nas nie myśli w takim długim okresie planowania swojego życia, tak? Nikomu nie przychodzi do głowy, że ma się jedną twarz i jedno nazwisko i jak się tą jedną twarz zmasakruje i to jedno nazwisko się zmasakruje, to no to właściwie to jest koniec w tym zawodzie, tak? Że już się niczego nie osiągnie, że jest... że no, sprzedasz się i właściwie zostajesz już tylko PR-owcem, możesz zostać rzecznikiem prasowym jakiejś partii, możesz zostać gdzieś pracować w jakimś biurze prasowym właśnie partyjnym albo w spółce Skarbu Państwa, jak partia, którą popierasz, przejmie władzę, ale dziennikarzem już nie będziesz i nazywanie siebie dziennikarzem w takiej sytuacji jest po prostu obrazą dla tych, którzy rzeczywiście uczciwie tę robotę wykonują. No mamy duży problem w tej chwili ze środowiskiem medialnym. Ja myślę, że też dlatego, że cała masa ludzi po prostu się zgubiła w tym, znaczy nie bardzo wiedzą, co robić. No zawsze nas uczono, że jest jedna strona, jest druga strona i z dyskusji tych dwóch stron coś wynika. A w tej chwili nie ma dyskusji dwóch stron, znaczy nie ma tej stycznej, jest tylko jedna strona, druga strona, a między nimi są okopy. I obie strony w okopach siedzą i tylko granaty tak rzucają, wiesz, może wpadnie, może nie wpadnie. Więc tu się nie da stać po środku, bo można tylko oberwać. To, co jest najważniejsze dla dziennikarza, to mówić prawdę. Faktom nie można zaprzeczyć. Fakty się różnie interpretuje, to robią historycy, czasami publicyści, ale faktów się nie przeinacza. No, fakty są takie, a nie inne. Więc to jest jeden problem właśnie takiego pogubienia, że ludzie nie wiedzą, co robić, no bo jak to co ja tych jednych mam nie zapraszać, no ale jak to będzie, no ale z drugiej strony, no kurde, chcesz rozmawiać z płaskoziemcem? No nie. O czym? No właśnie, no wiesz, no ty będziesz próbował udowadnić właśnie na podstawie osiągnięć naukowych, że Ziemia nie jest płaska, on ci powie, no a ja uważam, że jest i co? Co mi zrobić? I koniec dyskusji. No szkoda, że już nie ma w ogóle dyskusji o no platform, czyli tej zasadzie, na mocy której na przykład nie zapraszało się narodowców i w ogóle różnych skrajnych elementów, tak bym powiedział. Marcin, kiedy pamiętam po tej manifestacji na Placu Zamkowym, kiedy przez moment ludzie naprawdę się przestraszyli polexitu. Był Bąkiewicz i tam zagłuszał, tak, dokładnie, która krzyczała milcz, naprawdę piękne to było. Piękne, bo takie poruszające, takie to z serca widać, było taki bunt, tak, że po prostu to było to nazywanie zła złem.
I wtedy Marcin strasznie się tam poirytował, że jeju, no i tak bardzo dbają o tą wolność słowa, żeby Bąkiewicz mógł te swoje wszystkie plugastwa no mówić i tak mnie zrugał, że już jakże nie musiał, ale... Wolność słowa to nie jest tak, że nie ma granic i że można powiedzieć wszystko. Znaczy, granicą każdej wolności to jest definicja Mila, że granicą mojej wolności jest krzywda drugiego człowieka. Jeżeli wchodzimy z buciorami w czyjeś życie, bo uważamy, że mamy moralne prawo, niestety najczęściej to są ludzie prawicy, którzy uważają, że mają moralne prawo, żeby pouczać kobiety, czy mają usuwać ciążę, czy nie wiem, młodzi ludzie mają... czy nie, no ta wyższość moralna w ogóle jest takim naturalnym stanem, tak? No tak, tylko że wiesz, no wyższość moralna w sytuacji, kiedy siedzą po prostu potąd w szambie. Więc to jest straszne. I no tak naprawdę trzeba pamiętać, że można słowem zrobić bardzo dużą krzywdę drugiemu człowiekowi. I może to jest tak, że trzeba się tego nauczyć z czasem, ale trzeba o tym pamiętać i zastanawiać się, czy wyśmiewając pewne zachowania nie robimy komuś krzywdy. Pod warunkiem właśnie, że nie jest to zakłamywanie rzeczywistości, czyli prawda i granica wolności w postaci drugiego człowieka, to są chyba te dwie najważniejsze zasady. Natomiast wspomniałeś o tych młodych ludziach. Ja widzę pewien problem pokoleniowy, który kurczę chyba wynika no, w dużej części z tego, jak nasze pokolenie wychowywało dzieci. Te dzieci są zachuchane, znaczy one są takie, wiesz, mamusia przywiezie, mamusia zawiezie, mamusia zrobi kanapki, mamusia upierze, mamusia coś zrobi. Kurczę, to każdy z nas potrzebuje samodzielności, znaczy to strasznie wygodne jest, że ktoś za nas coś robi i w ogóle służy nam za służbę, ale taki człowiek dorasta, ma lat 25, idzie do pracy i tam mu każą zasuwać. I on wtedy, ojej, jest dramat, tak. To jest mobbing, ojej, jak można mi kazać tyle pracować, ja muszę mieć 8 godzin pracy i urlop. Ludzie, wybieracie sobie, mówię o dziennikarzach, wybieracie sobie zawód, w którym nie ma godzin pracy, w którym nie ma przerw, nie ma wakacji, nie ma nic. Jak się dzieje, to siedzicie w pracy do po prostu... Ja mówię, że nienormowany czas pracy znaczy pracujesz do upadłego. I to nie dzieje, tak to nie jest. Pracujesz do upadłego, no po prostu. No tak. Chciałbym, żeby się tak nic nie działo. Beata, no to jak już powiedziałaś o książce i powiedziałaś o mobbingu też przez przypadek, jak to młodzi się czują. My mieliśmy różne dyskusje, kiedy ty pisałaś książkę, no to nie było proste, szczególnie w ogólnej atmosferze i takim... Klimat nie był sprzyjający. Nie był klimat sprzyjający. Pierwszy czytelnik Adam Abramczyk, którego serdecznie pozdrawiam, chociaż czasami mnie strasznie wpienia i mu to pisze, ale trudno go zlekceważyć, jego argumenty, nie jego. Pisze, że to koniecznie trzeba przeczytać i tak dalej, ale jest też takim trochę jednak bezkrytycznym fanem Tomasza Lisa i też generalnie Donalda Tuska, to się to często niestety skleja, no bo Tomasz Lis jasno mówi, że Donald Tusk może tylko uratować Polskę. Jak ta książka wyszła? Wiesz, zadajesz mi najtrudniejsze pytanie z możliwych, no to nie mnie... Nie, najtrudniejsze jest, kiedy skończysz, więc kiedy już skończę? To przeżyłaś. Tak, no. Tak, tak, tak. A było ekspresowo i to jest... Tak, no udało się napisać szybko, tak naprawdę dłużej ona się ukazywała, dłużej była... Tak, pani Tomku, to jest do pana, tak, pani Tomku. Natomiast, wiesz co, no, znaczy tak, ja się jej nie wstydzę. I myślę, że to jest ważne. No myślę, że zadałam te pytania, które pewnie nurtowały dużą część ludzi i uzyskałam na nie odpowiedzi. Czy te odpowiedzi mnie satysfakcjonują, czy nie, to jest inna sprawa, ale po prostu mój rozmówca ma też prawo do odpowiadania na swój sposób. Były takie momenty, kiedy się troszkę spieraliśmy o pewne rzeczy z Tomkiem, no ale no, było mi o tyle łatwiej robić z nim tę rozmowę, że ja go znam dosyć długo, w przeciwieństwie pewnie do ludzi, którzy z nim no może nie pracowali, nie mieli z nim do czynienia. Wiem, jaki on jest w pracy, wiem, jaki potrafi być no,
wrzeszczący, no mówiąc krótko, znaczy Tomek... Nawet Tomek, chamski trzeba powiedzieć to, czasami. Tam, tak. I też się zdarza, więc jakby to, ja jestem to ostatni w ocenianiu. To się w tym zawodzie zdarza, tak? To jest też trochę tak, że w redakcjach nie ma i nie może być demokracji. No musi być lider, który pilnuje, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Ale bo wiesz, wielu ludzi mówi właśnie mobbing, tylko tak jakby nie, ta definicja mobbingu w powszechnym mniemaniu to nie jest ta kodeksowa definicja mobbingu. Bo wszystkim się wydaje, że jak ktoś jest właśnie chamski, agresywny, wrzeszczy, pluje i w ogóle jest nieprzyjemnie, to znaczy, że to jest mobbing. A mobbing to jest po prostu stałe, regularne, celowe gnębienie człowieka i musi tutaj występować też pozycja zależna. No w przypadku Tomka to akurat jest proste, no bo on zazwyczaj był szefem. Natomiast to, że on, no mówię, wpieniał się jakiegoś wieczoru po programie, darł się na nas niemiłosiernie i wszyscy siedzieli, tacy, tak jak w szkole się siedzi, wiesz, jak nauczycielka pyta, no to zaraz zapytamy i wtedy wszyscy tak. No to myśmy też tak mniej więcej siedzieli, kogo tutaj opierniczy, ale też z drugiej strony on się nie czepiał niczego. On uważał, że no, program jest tak dobry, jak najsłabsze ogniwo tego programu, więc dążył do tego, żeby to najsłabsze ogniwo było zawsze lepsze z każdym razem. Ale można powiedzieć, że był perfekcjonistą w tym, co robił? Tak, i to takim, no powiedziałabym, obsesyjnym. Obsesyjny perfekcjonista, no to jest bardzo dobre określenie. To jest ciężki facet, no to jest ciężki charakter, tylko wiesz co, ja ci powiem, że ja się od niego nauczyłam mnóstwo. Znaczy oczywiście pewnie zaraz cała grupa ludzi powie, o dobra, bo ty byłaś w dworze, że byłaś w towarzystwie. No bo ty byłaś twarzą przecież wydarzeń razem z Tomkiem i Hanią, jego żoną ówczesną. No, ale wiesz, no przez dłuższą chwilę moim zdaniem, no moja tak. Mama cię oglądała, patrz brata, no. Więc to pamiętam. No, no tak, ale no, to pewnie będzie jakiś tam zarzut wobec mnie, ale... Ale nie jest takie łatwe być twarzą, bo się zbiera. Nieraz dostałam jakiś tam bęcki od Tomka z tego wnioski. Ja wiedziałam, czego nie robić. Nie obiecuję, że będzie, miło i fajnie. Ale mam nadzieję, że będzie jeszcze pięknie i normalnie. I tego się trzymajcie. Bardzo ci dziękuję. Za bardzo Radio Nowy Świat. Ona kobieta po prostu. I Radosław Gruta. Reset wolny. Tak, wolny. Bardzo. Dziękuję, to była Polityka Mafia. Zapraszam teraz na miejsca nieobecne, a jest jutro z wyjścia z serdecznie. Reset Obywatelski.
I'm gonna butterfly. Baby, you give me a good night. You whip up my appetite. Don't leave me in.